Siemanko! Tu znowu Szybki i Paula. Witamy w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. W kwietniu zeszłego roku byliśmy w Nepalu, w Himalajach, na trekkingu dookoła Annapurny. Mam nadzieję, że widzieliście ten film. Jeśli nie, to bardzo Wam polecamy. A trawa będzie zielona, a niebo będzie niebieskie, a słowa niewysłowione po horyzontu kreskę. I tam zapowiedzieliśmy właśnie ten poradnik, że pokażemy Wam, jak zorganizować taką swoją himalajską przygodę, krok po kroku, jak to wszystko ogarnąć. I nie ukrywamy, że jest to odcinek, o który się najbardziej dopraszaliście. Trzeba go zrobić, także witamy w poradniku, jak wyjechać do Nepalu krok po kroku. Pokażemy Wam, jakie papiery trzeba ogarnąć, co jest ważne, co jest nieważne, co zabrać ze sobą, na co uważać na miejscu i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim, ile to wszystko kosztuje. Będzie tutaj trochę gadania na zmianę, bo każdy ma swoje do powiedzenia, także pozwólcie, że będziemy się zmieniać przed kamerą i tyle. Ja Was biorę na pierwszy ogień, a Paula sobie siada. Przede wszystkim kiedy? Kiedy ogarnąć wyjazd do Nepalu? Bo to nie jest tak, że w Himalaje można pojechać przez cały rok. Himalaje leżą, Nepal leży w strefie tropikalnej, subtropikalnej i są tam pory deszczowe, pory monsunowe i nie zawsze można korzystać z tych gór, ponieważ w zimie mamy porę zimową, porę deszczową zimową, monsun zimowy i wtedy pada śnieg, przełęcze są zasypane, schodzą lawiny śnieżne i no nie jeździ się w Himalaje. Później mamy okienko wiosenne, marzec, kwiecień, to są dobre miesiące, żeby pojechać w Himalaje, jest dosyć ciepło, pogoda jest stabilna, kwitną rododendrony w Himalajach, co wygląda ślicznie, naprawdę Himalaje na przełomie marca i kwietnia wyglądają pięknie i tak od maja zaczyna się kolejna pora deszczowa, monsun letni, gdzie od maja do sierpnia pada deszcz, cały czas leje, codziennie praktycznie macie deszcze. Oczywiście można wtedy pojechać w Himalaje. Niektóre doliny są ekranowane przez góry od tego deszczu i w nich aż tak nie pada, ale ogólnie rzecz biorąc no jest wtedy dużo gorsze doświadczenie tych gór, bo jest wilgotno. I jak ten monsun przechodzi we wrześniu, to się otwiera kolejne okienko, tak od września do listopada, 3 miesiące, gdzie znowu jest dobrze pojechać w Himalaje i uważa się, że jest to lepszy termin do wyjazdu w Himalaje, bo przez 3 miesiące tego deszczu letniego powietrze jest bardzo dobrze oczyszczone z pyłu i góry lepiej widać. Lepsze zdjęcia wyjdą na Instagrama, macie lepszą widoczność, z czym jest trochę problem w tym wiosennym okresie, bo jest dużo pyłu w powietrzu, więc uważa się, że na jesień będzie lepiej, ale trzeba się liczyć z tym, że jest więcej ludzi na jesień. Piękniejsze góry, większy ruch od razu, więc mamy gorsze noclegi, mniejszą możliwość wyboru miejsc noclegowych i wyższe ceny, także kwiecień to faktycznie tego pyłu w powietrzu jest dużo, ale ludzi na dole jest za to mało i można naprawdę wybrzydzać z noclegami. Także każda pora ma swoje plusy. Wybierzcie, co jest ważne dla Was. Wiemy już, kiedy chcemy lecieć w te Himalaje, wybraliśmy swoją porę, no to czas zabukować lot. I opcji na lot jest mnóstwo, no bo to jest na drugim końcu świata centralnie, więc można lecieć na wiele różnych sposobów, nie ma jednej drogi. My, szczerze mówiąc, 2 tygodnie przed wylotem w Himalaje jeszcze nie wiedzieliśmy, że lecimy w Himalaje. Wahaliśmy się cały czas, do ostatniej chwili. Wszystko, co tutaj powiemy w tym filmie, ogarnęliśmy ogólnie w jakiś tydzień, więc to może się wydawać takie przytłaczające, to może być tak za dużo, ale to było kilka wieczorów, żeby to ogarnąć i lecicie na drugi koniec świata, także nie ma się czego bać. Tak samo było z lotami, nie polowaliśmy na tanie loty, nie szukaliśmy różnych dróg, niestety, trzeba było kupić
już zaraz na szybko lot nas za 2 tygodnie na drugi koniec świata, gdzie już się miejsca kończyły, więc wzięliśmy co było, lecieliśmy liniami Fly Dubai z Katowic do Katmandu, do stolicy Nepalu, z przesiadką w Dubaju. To jest taki standardowy lot, większość lotów odbywa się właśnie w ten sposób. Zapłaciliśmy za to 4000 zł, to było dużo jak na kwiecień zeszłego roku, bo wtedy standardowe loty takie kupowane z wyprzedzeniem kosztowały 3,5 tysiąca. Jak się poszukało, to można było znaleźć poniżej 3 tysięcy, więc nawet gdzieś tam widziałem za 2800 loty, ale niestety nie w naszym terminie. Teraz ceny się trochę pozmieniały, już trzeba dać 3 z hakiem, ale i tak idzie znaleźć tanie loty. Na przykład wiem, że jedna para szybkich podróżników leci na ten jesienny okres w tym roku, w październiku, i znaleźli loty z Katowic przez Stambuł do stolicy Kataru, zapomniałem nazwy, i stamtąd do Katmandu. Jedna przesiadka więcej, ale za 3250, czyli tysiaka oszczędzasz tą jedną przesiadką i można w ten sposób kombinować. Słyszałem, że też przez Indię, najpierw do Indii i potem z Indii do Nepalu też można tanie loty, tańsze niż standardowo, znaleźć. Także jest dużo dróg. Ja nie jestem jakoś super płynny w szukaniu tanich lotów, bo mało latam samolotem. No musicie po prostu poszukać, pokminić po swojemu i na pewno jakieś tanie loty uda wam się znaleźć, ale trzeba się liczyć z tym, że to będzie pi razy drzwi wydatek około 4000 w obie strony na osobę. I zdradzę już teraz, że jest to absolutna większość kosztów wyjazdu do Nepalu. Także jeśli uda wam się znaleźć tani lot, to cała reszta będzie dużo, dużo tańsza niż ten lot. Więc wszystko rozbija się o ceny biletów. Warto poświęcić kilka dni, żeby znaleźć ten idealny, optymalny lot. Trzeba teraz ogarnąć przed wyjazdem kilka rzeczy, żeby nas nie cofnięto gdzieś na bramkach na lotnisku. Przede wszystkim trzeba mieć paszport. Nawet mam gdzieś tutaj swój paszport. Trzeba mieć paszport. Paszport ważny, minimum 6 miesięcy więcej niż data planowanego powrotu. Trzeba sprawdzić, kiedy kończy się wasz paszport i no, ewentualnie trzeba wyrobić sobie nowy. Dalej jesteśmy niestety w fazie pandemicznej, więc trzeba mieć albo szczepienia na COVID, a jak ktoś nie chce się kłuć, to trzeba mieć test zrobiony przed wylotem. Na stronie nepalskiej kiedyś było, że status ozdrowieńca też się liczy, teraz tego nie znalazłem. A jeśli ktoś chce się szczepić, to trzecią dawkę, ostatnią, trzeba przyjąć nie krócej niż 2 tygodnie przed przylotem do Nepalu. To też trzeba pamiętać, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę. Jak już jesteśmy przy covidowych tematach, to jest też do wypełnienia taki formularz, krótki formularz covidowy przed przylotem do Nepalu, gdzie podajecie swoje dane i tam, czy boli was gardło, czy straciliście węch, inne takie pierdoletki. Macie to wszystko, o czym mówimy, też w opisie na dole, linki do tych formularzy, do wizy, do mapy, do wszystkiego. Macie linki na dole, więc też wejdźcie w opis filmu i sobie korzystajcie. W każdym razie ten formularz trzeba wypełnić. Tam są podstawowe rzeczy, trzeba wpisać numer lotu, czyli trzeba mieć bilety, i trzeba też podać, gdzie się zatrzymujecie w Katmandu. Ja z tym miałem mega duży problem, bo nie wiedziałem, gdzie się zatrzymuję. Tam spaliśmy u znajomego, ja mu mówię, ty podaj adres, ja muszę wpisać to w formularz. On mi wysłał jakieś jedno słowo, ja mówię, to nie jest adres twojego domu na bank, przecież nie ma numeru, nie ma kodu pocztowego, nie ma nic. I okazuje się, że w Katmandu domy nie mają adresów bardzo często i nie ma tabliczek z ulicami. Często ktoś sobie numer domu pisze kredą na murze. To jest trochę inaczej. I w tym polu adres wpisaliśmy po prostu dzielnicę Katmandu do Bigat i przeszło bez problemu. Także jak wpiszecie tam jakąkolwiek dzielnicę Katmandu, to też przejdzie i niczym się nie przejmujcie. Kolejną rzeczą, którą trzeba ogarnąć, jest oczywiście wiza do Nepalu. Polacy potrzebują wizy do Nepalu i my załatwialiśmy wizy też u siebie z
z łóżka, z laptopa na kolanach, wizę pre-arrival, przedprzyjazdową, to też wklepujesz swoje dane z paszportu, czas pobytu, inne takie głupoty, macie to wszystko na dole, bardzo prosta rzecz. Drukujecie druczek, to się nazywa, mam nawet zapisane, Visa Application Form, drukujecie te kartki i na lotnisku w Katmandu po przylocie idziecie do odpowiedniego okienka z tym i opłacacie wizę i wbijają wam do paszportu wizę. Także trzeba po przylocie do Katmandu, tam się ustawia kilka kolejek, bo ludzie z Indii idą do jednego okienka, ludzie z Nepalu idą od razu gdzieś tam do odprawy bagażowej, a Europejczycy idą do jeszcze innego okienka. Także trzeba wybadać, która kolejka stoi do waszej wizy, odstać swoje i kupić wizę. Na 15 dni kosztuje $30, na 30 dni kosztuje $50, na 90 dni kosztuje $125, a maksymalny czas, jaki można być, to jest 180 dni, pół roku. A tak w ogóle to jest opcja przedłużać wizę nawet o jeden dzień, tam $3 dziennie się dopłaca, więc jak wam wiza wygaśnie, nie wiem, dwa dni przed wylotem, to nie ma sensu kupować tej dłuższej, tylko możesz sobie dokupić dwa dni i tak też nie będzie problemu. My byliśmy w Nepalu 16 dni, na wizie 15-dniowej i bez dokupywania nas po prostu puścili, także też się tam nikt nie spinał z tym, na luzaczku. Ubezpieczenie jest bardzo, bardzo ważne, jeśli chodzi o wyjazd do Nepalu. Nie dlatego, że może się tam coś stać, bo no i tak trzeba zapłacić tam na miejscu za wszystko z własnej kieszeni i potem ewentualnie ty bijesz się z ubezpieczalnią o zwrot kosztów, więc no to ubezpieczenie się na wiele nie przydaje, ale żeby wyrobić pozwolenie na wyjście w Himalaje, o którym będę mówił dalej, trzeba mieć numer ubezpieczenia, więc no my wykupiliśmy jakąś najtańszą polisę w PZU za 70 zł, żeby mieć po prostu numer ubezpieczenia, PZU Voyager i jest spoko. Jeśli lecicie też w inne góry, chodzicie w Alpy i tak dalej, można pomyśleć, żeby kupić sobie Alpenverein i mieć po prostu całoroczne ubezpieczenie na wszystkie góry na świecie, to też jest spoko. Po prostu, co wam bardziej odpowiada. To też nie chcę tutaj promować jakiejś jednej rzeczy. Po prostu zróbcie tak, żeby było dobrze. Ważne jest to, że musicie mieć numer ubezpieczenia jakiś do wpisania. Dobrze jest też zabrać ze sobą skany paszportu na wszelki wypadek. Jakby gdzieś trzeba było zostawić, byłyby jakieś problemy urzędnicze i tak dalej. Dobrze jest mieć to ze sobą. I bardzo, bardzo ważne, na wyjazd bierzecie też kilka zdjęć paszportowych. My potrzebowaliśmy 3 zdjęcia paszportowe na głowę. Dobrze jest mieć 4 zdjęcia paszportowe i to też takie paszportowe. To mogą być jakieś stare zdjęcia paszportowe. Nie muszą być tak jak u nas, że tam pokazujecie lewy profil, ucho, martwe spojrzenie i wygląd jak z więzienia, tylko to musi być jakiekolwiek wasze zdjęcie w formacie paszportowym, bo przydaje się później, o czym jeszcze będę mówił. I dobrze jest mieć je też w formacie zeskanowanym, czy tam w formacie cyfrowym w telefonie, bo to też się może przydać. I w zasadzie to jest wszystko, co trzeba ogarnąć przed wylotem do Nepalu. I można kompletować sprzęt, o którym jeszcze powiemy później, i wsiadać w samolot. Także tej papierkowej roboty nie ma dużo, wszystko załatwia się praktycznie przez internet w jeden wieczór i nie wymaga żadnej większej filozofii. Ja nigdy w życiu nie byłem na takim wyjeździe wcześniej, a ogarnąłem to bez problemu, chociaż wymagało to wyjścia ze strefy komfortu i do tego samego namawiamy was. Dobra, wszystko przed wylotem mamy ogarnięte, wsiadamy w samolot i lecimy do Nepalu, ale o tym opowie już Paula. Kochani, jeśli chodzi o loty, to niestety, ale musicie się przygotować na 11 godzin lotu bez dostępu do Wi-Fi, więc warto zabrać ze sobą książkę, mieć słuchawki, żeby posłuchać muzyki albo sobie naściągać na telefon podcastów. W samolocie macie zagwarantowany jeden posiłek w trakcie lotu, także możecie sobie wtedy spróbować jakiejś lokalnej kuchni, ale warto też zabrać posiłek ze sobą. Możecie wnieść na pokład jakieś owoce, kanapki, nie ma jakby obostrzeń to, co możecie wnieść do bagażu podręcznego. Nie można wnosić wody,
ale wodę spokojnie możecie sobie przefiltrować na lotnisku. Warto więc ze sobą do bagażu podręcznego wziąć filtr i w toalecie na lotnisku sobie przefiltrować tą wodę, żeby nie płacić kilka dolarów za malutką butelkę wody na pokładzie samolotu. Jeśli chodzi o nasz lot, my mieliśmy przesiadkę w Dubaju, więc jeśli będziecie lecieć przez Dubaj, to musicie koniecznie zagwarantować sobie, że macie 3 godziny na przesiadkę, żeby spokojnie przejść z jednego terminala na drugi, bo te przesiadki są naprawdę długie. Czasami się jedzie około 40 minut w autobusie z jednego terminala na drugi, także musicie być na to gotowi, żeby spokojnie sobie cały ten transport zapewnić. Nie bójcie się, nie zgubicie się, obsługa lotniska Was poprowadzi, są strzałki, że gdzieś tam, także spokojnie. Warto mieć ze sobą od bagażu podręcznym, oprócz tego jedzenia i wody, ciepłą kurtkę, bo niestety, ale w Dubaju na lotniskach jest zimno, w tych autobusach klima działa na maksa, więc mimo, że na zewnątrz macie ponad 40 stopni, no to w środku tych stopni jest około 15, więc my siedzieliśmy w puchówkach i te puchówki się nam przydały nie tylko na szczytach Himalajów. Także loty są proste, nie musicie się bać, odprawa też przychodzi szybko i sprawnie, także spokojnie ze wszystkim sobie dacie radę. No i dolecieliśmy do Katmandu, a już po przylocie przekazuję Was w ręce Szybkiego, który Wam opowie krok po kroku, jak poruszać się po mieście. To mały krok dla szybkiego podróżnika, ale wielki dla szybkich podróży! Mamy trochę rzeczy do ogarnięcia po przylocie, bo to nie jest tak, że przylatujesz do Katmandu, przylatujesz do stolicy i możesz wsiąść w busa w Himalaje i iść na szlak. No niestety tak to nie działa. Himalaje są obszarem chronionym, nie można tam pójść z ulicy, trzeba mieć odpowiednie pozwolenia, trzeba też odpowiednio za nie zapłacić i bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że w sobota w Nepalu jest jak nasza niedziela i niektóre punkty są zamknięte, niektóre urzędy są zamknięte, nie wszystko załatwicie w sobotę, więc planując też loty, zwróćcie uwagę, czy przylatujecie do Katmandu w sobotę, jeśli tak, to będzie dzień na ogarnięcie noclegu i pozwiedzanie i raczej nic więcej. Przede wszystkim będzie to wiza na lotnisku. To już Wam mówiłem, że musicie stanąć w odpowiednią kolejkę, wbić sobie wizę do paszportu i trzeba to załatwić przed opuszczeniem lotniska. Pod lotniskiem mamy taksówki, które na nas czekają, chcą nas zabrać na miasto. Na lotnisku też jest kantor i punkt załatwiania kart SIM do telefonu. Nie korzystaliśmy z nich, bo podobno ceny tam są turystyczne. Dużo korzystniej załatwić to na mieście. Ale no właśnie, chcemy wziąć taksówkę z lotniska, ale nie mamy lokalnej waluty, nie mamy kasy, więc oczywiście teoretycznie naturalne byłoby wymienić to na lotnisku i mieć czym zapłacić za taksówkę. W praktyce możecie poprosić taksówkarza, żeby podwiózł Was do centrum, najlepiej na turystyczną dzielnicę Thamel się pisze, jak chcecie sobie wklepać w mapę. Prosicie taksówkarza, żeby Was podwiózł do miasta i tam wymienicie kasę na lokalną, na rupie i zapłacicie taksówkarzowi. To jest bardzo ważne. Poza tym dogadacie się bez problemu. Wszyscy rozmawiają w Nepalu po angielsku, a przynajmniej rozumieją po angielsku. Nawet jakaś babuszka wysoko w Himalajach, w chatce z kupy jaka będzie rozumiała, jak poprosicie po angielsku o herbatę, czy tam nocleg, czy cokolwiek. Także nie bójcie się bariery językowej, bo jej nie ma. Więcej Nepalczyków rozmawia po angielsku niż Polaków, także na luzaku. Bierzemy tą taksówkę spod lotniska, jedziemy na miasto, na przykład w rejony noclegu, który możecie już mieć ogarnięty wcześniej na bookingu i wymieniamy kasę. My wymienialiśmy pieniądze nie w kantorze, a w placówce banku i był to Nepal SBI Bank Limited. To jest dosyć popularny bank, jak to wpiszecie gdzieś tam w Google, to jest kilka placówek rozsianych po całym
całym Katmandu i tam mieliśmy trochę lepszy kurs niż w Kantorze. Przy wymianie dużej ilości gotówki wymienialiśmy 600 euro na dwie osoby, na cały wyjazd plus pamiątki i tak dalej, i to wystarczyło, także 300 euro na głowę nam wystarczyło i jeszcze naprawdę wydaliśmy 1/3 tego spokojnie na głupoty. Nie zapłacicie kartą w bardzo wielu miejscach, praktycznie tylko w Katmandu i może w Pokarze można płacić kartą, i to tylko w niektórych lokalach. To nie jest tak jak u nas, że zapomniałeś portfela, to blik, ciach, ciach, w każdym sklepie i wchodzi. Tam niestety trzeba mieć żywą gotówkę wszędzie, absolutnie wszędzie, więc wymieniacie kasę na cały wyjazd na raz, żeby mieć jak najlepszy kurs. Podsumowując, przylatujecie, wyrabiacie wizę na lotnisku, odbieracie bagaż, spod lotniska bierzecie taksówkę do miasta, na Tamel polecamy. Taksówka nie powinna kosztować więcej niż około 700 rupii. Oczywiście będą chcieli z Was zedrzeć, ale no my jechaliśmy za 600 chyba, na drugi koniec miasta totalnie. Negocjujecie cenę przed wejściem do taksówki. Nie ma taksometrów, nie ma liczników za kilometr. Po prostu przed wejściem do taksówki gadacie z kierowcą: panie, ja chcę tam za ile? On mówi 1000, ty mówisz 500. On mówi: nie, 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 panie, za 500 to nie. Ty mówisz: dobra, 600, jedziemy albo nie. On mówi: 800, ty mówisz: 600, jedziemy albo nie. No dobra, 600, jedziemy. I tak to działa. Także nie bójcie się negocjować za kursy taksówką, usługi, za pamiątki. Jak najbardziej można się targować i spokojnie 1/3 ceny Nepalczycy spuszczają. To jest takie trochę jak na Bliskim Wschodzie. Ten proces kupna to jest proces. Dla nas to była mega duża egzotyka, ale można było się naprawdę bawić, czasem pokłócić, czasem naprawdę pośmiać i bywało różnie, ale to wszystko jest fajne, po to się tam jedzie, między innymi. Ważne jest, za jedzenie się nie targujemy. A, no i jak w sklepie jest tabliczka fixed price, taka stała cena, to też się nie targujemy i bierzemy albo nie. Wymieniliśmy sobie kasę, mamy kupę kasy i dobrze jest przy okazji od razu załatwić sobie lokalną kartę SIM, żeby mieć internet, jak będziecie musieli coś wyszukać nagle, żeby mieć ten internet mobilny. Chociaż w większości knajp na mieście jest darmowe Wi-Fi, ale jeśli potrzebujecie internet mobilny, a polecam, żeby był, bo nie wiesz, kiedy się przyda, to potrzeba Wam karty lokalnego operatora sieci. Jest dwóch, ale no, my korzystaliśmy z jednego, podobno lepszy, Ncell. I po prostu to tak jak u nas, musicie znaleźć na sklepie znaczek Ncell, na Tamelu jest kilka takich miejsc, albo zapytać kogoś lokalnego, where is Ncell SIM card, i on Ci powie dokładnie, więc nie ma się co bać. Pytać, ogólnie zagadywać do wszystkich naokoło, bo Nepalczycy są bardzo przyjaźni i chcą pomóc. Ja sobie wziąłem pakiet 3,5 giga internetu mobilnego miesięcznie. Do tego instalujecie w sklepie albo prosicie pana w sklepie, żeby wam włożył tą kartę SIM i zainstalował aplikację Ncell tego operatora, bo jak zainstalujecie aplikację mobilną na nowej karcie, to dostajecie jeszcze 500 mega internetu gratis. I ogólnie tam są jakieś kupony do ładowania w tej aplikacji, bardzo łatwo z tego korzystać, więc nie ma problemu, żeby potem ogarniać to sobie, nawet jakieś SMS-y i inne takie rzeczy. Co jest bardzo istotne, do wyrobienia karty SIM potrzebne jest Wam zdjęcie paszportowe. Wypełniacie tam podstawowy formularz, swoje dane i tak dalej, i pan z szybaczem przypina do niego wasze zdjęcie paszportowe, żeby było wiadomo, czyj jest to numer. Więc chociażby po to trzeba mieć jedno z tych zdjęć paszportowych, żeby wyrobić kartę SIM. Ogólnie polecam Wam wszystkie takie ważne rzeczy jak paszport, tą gotówkę, bilety powrotne, trzymać w takiej saszetce. Ja miałem taką wodoodporną saszetkę, pod ubranie sobie wsadzałem i czułem się bezpiecznie. Ogólnie w Nepalu raczej nie kradną, nie trzeba tam bardzo uważać na bagaż, no ale wiadomo, wypadki chodzą po ludziach, te newralgiczne rzeczy dobrze jest mieć tuż przy serduszku. Dobrze jest znaleźć nocleg na Tamelu, tam jest bardzo dużo hosteli, to jest taka typowa, najbardziej turystyczna dzielnica, najwięcej sklepów i tak dalej. Dobrze jest się tam zatrzymać, po prostu dużo zabytków jest dookoła. Można znaleźć nocleg wcześniej na Bookingu, więc nie trzeba iść na żywioł i pukać od drzwi do drzwi i szukać. Można jakąś super ofertę ustrzelić na Bookingu wcześniej i sobie zarezerwować. Nepal to jest
kraj trzeciego świata, ale bez przesady, więc booking tam działa, polecamy. My nie korzystaliśmy, bo nie mieliśmy takiej potrzeby, ale wiemy, że dużo osób korzysta. Jakbyście robili zakupy na Tamelu, tak wrócę jeszcze do tego, mi się przypomniało, bardzo dobrze jest iść na zakupy wcześnie rano, żeby być pierwszym klientem, bo w Nepalu panuje takie przeświadczenie, taki zwyczaj, tradycja, że pierwszy klient daje szczęście na cały dzień i pierwsza transakcja dziennie musi się zakończyć sukcesem, bo jak pierwszy klient przyjdzie, obejrzy, wyjdzie i nie kupi, to to przynosi pecha na cały dzień, więc jak jesteście pierwszymi klientami, to możecie naprawdę fajne ceny wynegocjować, bo oni wierzą, że muszą wam sprzedać. Z drugiej strony to są bardzo biedni ludzie, więc z drugiej strony jak macie kasę, to dobrze jest dać im zarobić i nie odwalać za dużej cebuli, trzeba to jakoś tam wypośrodkować, ale też no targujemy się, ta 1/3 ceny to dalej zostaje, nie? W sensie 1/3 do stargowania, nie do kupienia. A, mamy rzeczy z tego, dawaj Paula, ja mam w ogóle swoje szarowary, a czekajcie, ściągnę je, dobra? I tak chyba nie widzicie mojego pasa. W każdym razie szarowary kupione za 30 zł, oryginalne nepalskie szarowary, proszę bardzo, bardzo wygodne. 3 dychy, proszę Państwa, ja sobie w samych gaciach. Polecamy też chusty, piękne, wyłoniane chusty z różnymi wzorkami. Naprawdę są śliczne i cieplutkie, teraz noszę w zimie i się sprawdza. Dawaj, bo to jest moja ulubiona, czekajcie. Z jelonkami. Z jednej strony jednokolorowe, z drugiej strony drugokolorowe. I ona też kosztowała 3 dychy, no, nie? Jakieś 3 dychy, także... A w Polsce takie chusty kosztują wełniane 200. Bateria nam padła w połowie reklamy, przepraszamy. Chusty. Piękne, no, naprawdę. Haftowane, no. Piękne, wyłniane chusty. Także są takie grube i możecie też sobie kupić chusty takie cieniutkie. One są z paszminy, to jest taki materiał, jakby taka wełna robiona z takich długowłosych kóz. I oni właśnie zapletają, jest też taka mięciutka, w ogóle się nie machaci, naprawdę są ekstra i też kosztują kilkanaście złotych. Także polecamy wam gorąco chusty, polecamy wam szajawary, nepalskie czapki, kochani, takich czapek jest tam milion. Rozmiar jest uniwersalny, ale mają też dziecięce, bardzo ciepłe i je też idzie bardzo tanio wyhaczyć, szczególnie jak kupujecie dla całej rodziny dużo, to można naprawdę bardzo fajną cenę, kilkukrotnie niższą niż w Polsce, wytargować. Możecie właśnie kupić takie też rękodzieło. Ja mi się udało znaleźć bardzo fajne, srebrne, ręcznie robione kolczyki za dużo mniej niż bym dała w Polsce, także warto pochodzić. Jest dużo sklepów z biżuterią taką bardzo, bardzo badziewną, z jakiegoś metalu złoconego, która wygląda tandetnie, ale jak pochodzicie, to możecie też znaleźć naprawdę fajne rękodzieło. No i co warto też kupić? Przyprawy. Naprawdę jak się idzie, to te przyprawy tak pachną. Prawdziwy jakiś cynamon, przyprawy do robienia curry. Warto się zaopatrzyć w jakieś ostre papryczki, coś tam, bo tam jest tego mnóstwo, jest to tanio i smakuje dużo, dużo lepiej niż to kupione u nas w sklepie. Nawet w knajpie, bo tam też można gadać z obsługą, można się zapytać, jak wam coś wyjątkowo posmakuje, jakich przypraw używają i kupić takie na przykład. To, no chętnie wam na pewno zdradzą przepis. Jak zapytacie, jak coś gotować, to zwłaszcza jak jesteście na jakimś takim małym noclegu, w małym barze, no to na pewno wam ten przepis zdradzą. Także polecam wam rozmawiać z tubylcami na każdy temat. Od transportu, po to co się je, po to jak kupić, no bo są naprawdę, naprawdę mili. Zdecydowanie. Dobra, to nie wszystko, co musimy załatwić, niestety. Jeszcze mamy najważniejsze. Pozwolenie na wyjście w Himalaje. Trzeba mieć ten permit tak zwany, to się nazywa permit i kartę TIMS. Karta TIMS to jest karta lokalizacyjna turysty, żeby w razie akcji ratunkowej było wiadomo, gdzie was szukać. I załatwia się to w tym samym miejscu, w Departamencie Turystyki w centrum Katmandu. Możecie tam pójść z buta, poprosić taksówkarza, żeby was zawiózł, różnie. W każdym razie trzeba się dostać do Departamentu Turystyki. Tam większość urzędów jest otwierana od 10. Ogólnie wszystko, życie rusza od 10, szkoła rusza od 10, więc jak chcecie iść na shopping, do urzędu czy coś, to też celujcie tak w 10. Nie ma się co zrywać za wcześnie rano. W
Departamencie Turystyki załatwia się pozwolenie na wyjście w różne regiony Himalajów. Musicie znać swoją trasę, typu Annapurna, Sirkut, idziecie, czy tam Sirkuit, Sirkut, nie wiem jak się to wymawia, przepraszam bardzo. Rozmawiacie z miłymi panami, tam w Departamencie Turystyki pracują sami himalaiści, którzy znają góry, znają teren, ludzie gór, którzy świetnie mówią po angielsku, są mega pomocni, są proturystyczni. Mówicie, że chcecie to załatwić, wypełniacie tam jeden formularz A4, taki świstek też, podstawowe dane, imię, nazwisko, numer dowodu, paszportu, gdzie idziecie, w jakim terminie, pi razy drzwi, składacie to w tym kantorku. Do tego potrzebne jest zdjęcie paszportowe do tego permita, więc już mamy drugie zdjęcie paszportowe i do karty Teams też jest potrzebne zdjęcie paszportowe, więc już mamy trzy zdjęcia paszportowe, które są nam niezbędne. Do tego poza papierkiem wypełnia się też formularz w aplikacji na telefonie. Tam na miejscu jest Wi-Fi, jest kod QR do zeskanowania tam na kantorku, też to wszystko jest opisane, gdzie po zeskanowaniu tego kodu wyświetla Wam się ten formularz do wypełnienia i tam musicie podać ten numer polisy ubezpieczeniowej, który w tym momencie Wam się przyda. I permit, i Teams trzeba opłacić i to jest koszt rzędu 3000 rupii za permit i 2000 rupii za Teamsa, czyli łącznie 5000 rupii i nie każdy region Himalajów kosztuje tyle samo, bo to co Wam mówimy też się odnosi, nie wiem, trekkingu na Everest Base Camp czy gdziekolwiek indziej w jakieś inne rejony Nepalu. Na wszystko potrzeba to pozwolenie i są różne ceny i Annapurna jest jednym z tańszych regionów. Niektóre regiony kosztują kilkaset dolarów, żeby w ogóle pozwolili Ci tam wejść na tydzień. Także to nie wszystko kosztuje tyle samo. No Annapurna akurat tam za stówkę, powiedzmy, za samo to pozwolenie na ten region, to nie jest dużo i między innymi dlatego go polecamy, bo można bardzo tanio ugryźć to. Później sobie jeszcze podsumujemy koszty całościowe. To zielone to jest Teams, bo to jest no, ta karta do odnajdywania zaginionych turystów i to duże to jest pozwolenie na wejście do Parku Narodowego dookoła Annapurny. Całość załatwienia tego zajęła nam 40 minut, coś takiego, jakieś 40 minut i nie ma żadnego problemu. Jak tu będziecie, jak wejdziecie do tej przestrzeni, to najpierw idziecie tu, jak chcecie Annapurnę. Idziecie tu, wypełniacie papierek, wypełniacie taki formularz, podstawowe dane, potem idziecie tu i tutaj w tym systemie Teams na telefonie sobie wpisujecie swoje dane, numer ubezpieczenia i tak dalej. Z tym tutaj płacicie 2000, dostajecie tą zieloną kartę, z zieloną kartą idziecie tu i odbieracie tą kolorową kartę, płacicie 3000 rupli, także łącznie 5000 rupli, 2000 tam, 3 tam i chwila, moment, no 40 minut z kolejkami to wszystko zajęło. Normalnie są tutaj tacy ogarniacze, o jak ten pan tutaj na przykład, którzy biorą za załatwienie tego tutaj na miejscu 300 zł mniej więcej w przeliczeniu, a to jest totalnie niewarte. Spokojnie ogarniecie sami, to jest dosłownie jeden formularz i wypełnienie danych w aplikacji, w telefonie i to jest wszystko. Jedziecie tu, tu i z powrotem tu. I koniec. Udało się, Paula. Było trudno? Nie było trudno. Wszyscy są tutaj w ogóle tak życzliwi, powiem Wam, że Nepalczycy są naprawdę niesamowici ludzie. Każdy Wam pomoże, uśmiechnie się. Jak czegoś nie zrozumiecie, to Wam trzy razy wyjaśni. Nawet stanęłyśmy tutaj z Kutajem pod urzędem i wyszedł Pan policjant, uśmiechnął się, powiedział, że nas bardzo przepraszy, musimy przedstawić Kutaj, a później jak wchodziłeś, to przeprosił nas drugi raz. Gdzie u nas byśmy dostały mandat po prostu. Załatwiliśmy wszystkie formalności. Mamy kartę SIM w telefonie z lokalnym internetem. Mamy lokalną gotówkę, mamy nocleg, pozwolenie na wyjście w Himalaje. Prawdopodobnie jeszcze nie jedziecie w Himalaje, bo droga w Himalaje z Katmandu zajmuje około 10-11 godzin, więc no, zazwyczaj nie robi się pozwolenia tego permitu i nie jedzie się na szlak w ten sam dzień, bo no, nie ma kiedy, więc zazwyczaj po tym czasie zwiedza się Katmandu. A co warto zobaczyć w Katmandu, to opowie Wam Paula.
Jeśli chodzi o samo zwiedzanie Katmandu, no to warto poświęcić nie tylko na to jeden dzień, ale tak, no myślę, że minimum 3, żeby zobaczyć wszystkie najważniejsze atrakcje. Mówiliśmy już o poruszaniu się taksówkami, ale myślę, że to nie jest najlepsza opcja na zwiedzanie Katmandu, bo wszystko znajduje się w rejonie centrum, także wszystko jest bardzo, bardzo blisko siebie. Więc spokojnie na pieszo, jeśli idziecie w góry, to chodzicie jednak, więc myślę, że schodzenie po mieście też dacie sobie spokojnie radę. Warto się zaopatrzyć w mapkę papierową planu miasta, albo też aplikację Mapy 3 lub też Maps.me offline pobieracie na telefon i macie dokładnie lokalizację, jesteście w tym miejscu, musicie dojść do tego i możecie sobie zobaczyć, w jaki sposób się tam poruszać, zrobić sobie jakiś taki plan ramowy, co chcecie zobaczyć po kolei. Jeśli chodzi o poruszanie się, to najważniejsza rzecz, poruszamy się lewą stroną. No mi to zajęło kilka dni, bo ja w ogóle nie rozróżniam, która jest prawa, która lewa, więc dla mnie to było bardzo, bardzo trudne. Ale generalnie ruch tam jest lewostronny, więc auta jeżdżą lewą stroną, wychodzicie lewą stroną wchodzicie po schodach. Musicie się tego nauczyć, żeby nie wpadać na ludzi. Musicie też się liczyć z tym, że wszędzie jest bardzo duży ruch. No lekki koreczek, tutaj Paula się próbuje jakoś przepchać. Oj, ciekawe jak to wyglądają egzaminy na prawo jazdy, co? Grubo. Więc też na początku zderzycie się z tym, że jesteście przerażeni, ale jak wiecie, że idziecie tą lewą stroną, idziecie cały czas spokojnie, no to te auta, skutery i wszystko jakoś was ominie i nie przejedzie, także nie musicie się bać mimo dużego ruchu. Jeśli chodzi o zwiedzanie, to dawniej w Dolinie Katmandu, czyli tym całym, co macie na planie miasta, były trzy oddzielne miasta. Był to Patan, zwany Lalitpur, było to Katmandu i te miasta teraz połączyły się w jedno wielkie miasto, ale pozostały z dawnych czasów Place Królewskie. Plac Królewski nazywa się Durbar Square i warto sobie tą nazwę zapamiętać, bo jak powiecie na palczykowi Durbar Square, to na pewno was tam zaprowadzi. Jest to taki główny plac w centrum miasta, w którym odbywają się wszystkie imprezy, tam są straganiki, tam możecie właśnie się zaopatrzyć w różne dobra, możecie zjeść najfajniejsze posiłki, tam też jest mnóstwo świątyń. Polecam was zwiedzić na początek właśnie ten Durbar Square na Patanie, ponieważ jest mniejszy. Również jest wpisany na listę UNESCO. Wszystkie te place królewskie są wpisane na listę UNESCO. Jest tam mnóstwo zabytków, jest tam mnóstwo świątyń w różnych rodzajach i rozmiarach. Ale ten Patan myślę, że was tak na początek nie przytłoczy. Będziecie mogli spróbować tej atmosfery, ale nie jest tam aż tak dużo ludzi jak na tym głównym placu w centrum Katmandu. Wstęp kosztuje około 300 rupii. Ale działa to na tej zasadzie, że bramka jest tylko w jednym miejscu, więc jak sobie wyjdziecie już uliczkę dalej, no bo to jest jednak plac, to jest jak, nie wiem, rynek w jakimś dużym mieście, no jak wyjdziecie uliczkę dalej, no to już spokojnie możecie sobie tam wejść i nie płacić tych 300 rupii. Jeśli już jesteście na Patanie, to bardzo chciałabym wam polecić restaurację, która znajduje się tuż przy centrum. Na górze po schodkach się wchodzi i z niej jest naprawdę piękny widok na cały ten plac. Kolejnym zwiedzaniem, które musicie koniecznie zobaczyć, jest właśnie ten główny plac Durbar Square. Znajduje się tam blisko 50 różnego rodzaju świątyń, jakichś różnych bóstw. No naprawdę wchodzicie tam i jest tam niesamowicie. Większość obiektów jest nawet wpisana na listę UNESCO. W ogóle Nepal jest takim krajem, który ma największą liczbę obiektów wpisanych na listę UNESCO. Nie wiem, czy się tego spodziewaliście, ja nie. Ale jak tam pojechałam, to zobaczyłam to na żywo i wiem, dlaczego tak się dzieje. No i teraz chciałabym opowiedzieć o tych obiektach, które znajdują się na samym placu, o tych świątyniach, które możecie podziwiać. Pierwszą z nich jest Hippie Temple, nazywana świątynią hippisów. Jest to inaczej zwana Majudewal. Dlaczego Hippie Temple? Ponieważ w latach 70. po otwarciu granic najchętniej na tych wysokich schodach spoczywali hippisi, odpoczywając sobie w trakcie swojej wędrówki. Niestety w 2015 roku miało miejsce trzęsienie ziemi. No i większość budynków została zniszczonych, bo to trzęsienie bardzo, bardzo potężne. Sam wierzchołek Everestu obniżył się o 1,5 cm. Także no, możecie sobie wyobrazić siłę tego trzęsienia. I niestety część obiektów jest remontowana, część została wyremontowana,
ale w większości, no po prostu Nepalczycy nie mają na to pieniędzy, więc stoją bambusowe rusztowania, no i nic się z tym nie dzieje. Kolejną świątynią, do której chciałabym Was zabrać, jest Mandir Jagannathi. Jest to świątynia wyjątkowa, ponieważ cała jest ozdobiona drewnianymi płaskorzeźbami pokazującymi akty. Dla nas by się mogło to wydawać takie dziwne, kurcze, no świątynia, no i nagie ciała w jakichś różnych pozycjach, a dla nich jest to zupełnie normalne, no bo oni mają zupełnie inną religię, są wyznawcami hinduizmu i buddyzmu, także ta cielesność tam przeplata się z duchowością, także warto tą świątynię sobie zapisać i zobaczyć. Warto też podejść do najstarszego budynku w Katmandu. Budynek pochodzi z XII wieku. Obecnie jest to okazała dość świątynia, ale wcześniej budynek był dużo, dużo mniejszy. I nazwa tego budynku oznacza pierwszy człon kasta, oznacza drewno, drugi mandap oznacza schronienie, czyli takie drewniane, zadaszone schronienie. Od nazwy tego budynku wzięła się też nazwa Katmandu. Jest taka legenda trochę, że ta świątynia jest podobnie zbudowana jak nasza świątynia Wang, czyli bez ani jednego gwoździa. I oni nawet poszli o krok wyżej, ponieważ mówi się, że ta świątynia została zbudowana z jednego drzewa sal. No obecnie jest to bardzo, bardzo duża świątynia, więc albo na przestrzeni wieków ona się rozrosła, albo po prostu w XII wieku mieliśmy wielgachne drzewa. Kolejną świątynią, którą możecie zobaczyć, jest świątynia Shivy i Parnasi, czyli boga Shivy i jego żony, którzy nas pozdrawiają z balkoniku. I chyba najciekawszą świątynią, do której możecie sobie podejść, jest świątynia bogini Kumari. Bogini Kumari w ogóle ma bardzo, bardzo ciekawą historię. Kochani, mamy tutaj świątynię Kumari. Kumari jest to taka bogini, która jest wybierana co jakiś czas. Boginią jest dziewczynka. Dziewczynka wybierana w wieku lat 4 lub 5. I aż do czasu pierwszej menstruacji ta dziewczynka jest w tym pałacu zamknięta. I jest ona największą boginią. Nawet król się jej radzi i król prosi ją o błogosławieństwo. Także no naprawdę jest niesamowitym krajem, żeby król musiał prosić 5-letnią dziewczynkę o błogosławieństwo i o powodzenie swojej misji i swojej polityki. Ale ciekawy jest proces wybierania tej dziewczynki, ponieważ najpierw wybierane jest kilkanaście dziewcząt z jednej rodziny w Katmandu, rodziny złotników, i te dziewczynki muszą przejść próbę. Najpierw ta próba polega na tym, że na placu odcinane jest ponad 100 głów zwierząt, bawołów, kóz, i te dziewczynki muszą niewzruszenie przejść koło tych zabitych zwierząt. Wyobrażacie to sobie? 100 zabitych zwierząt, a te dziewczynki mają 5 lat, a poza tym wokół nich tańczą mężczyźni ubrani w ludowe stroje, w groźne maski, i dziewczynki muszą się ich nie przestraszyć. Jeśli się już którymś to uda, to potem jest etap drugi. Zamykają te dziewczynki w świątyni razem z głowami tych zwierząt na całą noc. Jeśli jakaś dziewczynka się nie przerazi, nie ucieknie z krzykiem, to zostaje ona boginią, ale dopiero po tym, jak rozpozna szaty, które nosiła poprzednia bogini. Także no, proces jest ten naprawdę trudny, a tak naprawdę co zyskuje? Zyskuje to, że jest zamknięta tutaj, może machać z okienka i raz do roku wychodzi na kilka dni i jest wożona po całym Katmandu. Nawet nie może wyjść z tego pojazdu tak, żeby jej stopa nie dotknęła w żadnym miejscu ziemi. No nie wiem, czy bym chciała być tą wybranką. Wchodzimy do tej dziewczynki, trzeba uważać, żeby nie nadepnąć na te święte znaki. No i do góry. To jest creepy. No. Dog bite your suit, so I'm saying inside. Come inside. Namaste. Jak wrażenie? To było ciekawe przeżycie. To tak
Było dziwnie, nie wiem. A twoje? Turbo creepy. Zaraz się to nie zrozumiałam, ale to też jest fragment ich kultury. Tak jak myślę, że oni nie rozumieją tego, co jest u nas. Myślę, że trzeba to uszanować i zobaczyć na własnej skórze, przekonać się, jak bardzo to jest inna kultura. Ale też ona wiele wieków tutaj już funkcjonuje. Także no, trzeba jej... To jest tradycja też. Przyjedźcie i wyróbcie swoje zdanie. No i ja mam tu tylko mogę wymienić kilka świątyń, bo nie mamy po prostu na to czasu, żeby opowiedzieć o każdej, ale naprawdę warto tam pójść, zagłębić się w te uliczki, poczytać sobie przewodnik, żeby wiedzieć, z czym to się je i co możecie zobaczyć, na co w ogóle patrzycie. Ale też oprócz świątyń możecie znaleźć różnego rodzaju posągi. Mamy posąg boga Kali, jest to taki wielki, czarny bóg. Jest to najgroźniejsze wcielenie boga Shivy. I ponoć służy on jako taki wykrywacz kłamstw. Czyli jeśli staniecie przed tym bogiem i skłamiecie, no to wtedy Bóg was na miejscu zabija. Także lepiej tam nie przyprowadzać swojej dziewczyny albo chłopaka i pytać, co zdradziłeś? Bo może się to skończyć różnie. Czy ta sukienka mnie pogrubia? Takich pytań też nie zadajemy. Także uważajcie z pytaniami przed bogiem Kali. Ale możecie też znaleźć różnych innych, bardziej przystępnych bożków, takich jak Garuda, czyli taki bóg, smok, patron światła, słońca, albo też bardzo sympatyczny bożek Ganges. Jest to takie przedstawienie bożka w postaci słonia. I ten słoń jest dla was ważny, ponieważ ten słoń jest patronem podróżników. On wam może życzyć dobrze na dalszą podróż. Warto pójść do największej stupy buddyjskiej w Nepalu, a prawdopodobnie też na świecie, ponieważ tam jest zupełnie, zupełnie inaczej. Jeśli mógłbym powiedzieć, to było to moje najfajniejsze przeżycie z samego Katmandu. Jak wszędzie jest głośno, czuć spaliny, czuć te kadzidełka, przyciska się milion ludzi. No jest tak fajnie, ale z drugiej strony trochę męcząco. To wchodzicie tam i tam jest zupełnie, zupełnie inaczej. Tam jest cisza, spokój, chodzą mnisi w tradycyjnych strojach. No naprawdę czuć tą taką boskość, tą religię, to tak otaczać ta cisza, ten spokój. Mówimy teraz o świątyni buddyjskiej, ale nie możemy zapominać, że Nepalczycy są też wyznawcami hinduizmu. Także mamy tam jedną z większych świątyń hinduistycznych. Jest to świątynia, w której też dokonuje się rytualnego obrzędu spalania ciał. Miałam takie mieszane uczucia idąc tam, no bo jednak no nie jest to taka piękna świątynia jak te świątynie buddyjskie. Jest tam dość brudno i tak... No, jest takie to zdężenie, że jednak idziecie i patrzycie na ten czyjś pogrzeb, ale jest to na pewno fajne doświadczenie tego aspektu duchowego w Nepalu. Tam też sakrum miesza się z profaną, ponieważ mamy te rytualne obrzędy, jest ta rodzina, która czuwa w ostatniej drodze zmarłego, ale tuż obok są wysypiska śmieci, gdzie jest mnóstwo małpek, które się nauczyły wydobywać jakieś resztki jedzenia, wypijają takie słodkie soczki i sobie świetnie z tym radzą. Także, tak jak mówiłam, Nepal jest krajem kontrastów. Jeśli się nastawicie na jedno, to będzie zupełnie, zupełnie inaczej. No i jak już jesteśmy przy małpach, no to musimy sobie powiedzieć o świątyni małp, chyba też często polecanej w przewodnikach. Jest to świątynia znajdująca się na górze, nad Katmandu. Musicie sobie tam wejść po 365 schodach, także wędrówka już będzie takim zaprawieniem przed szlakiem dookoła Annapurny. I jest to najstarsza świątynia w Nepalu, została wybudowana w V wieku i jest naprawdę okazała. Stamtąd ściąga się piękny widok na całe miasto. Także jeśli będziecie mieli okazję, to warto się tam wybrać wieczorem na zachód słońca albo już po zmroku, gdzie się świecą światła, bo naprawdę wygląda to niesamowicie. No i są też małpy. Wydawałoby się, że o, takie małe, słodkie małpki, weźmiemy banany. My wzięliśmy banany. No i był to błąd. Nie bierzcie bananów do świątyni małp, bo niestety, ale te małpy są agresywne. Wydawałoby się, że to są małe, słodkie zwierzątka, dacie im banana i się będą cieszyć. No nie, dacie im banana, a one wam wyrwą całą torbę. Tak to wygląda, więc musicie być ostrożni, ale niewątpliwie warto sobie zobaczyć tą świątynię, bo robi wrażenie też to towarzystwo tych małp, takich egzotycznych, które po prostu chodzą po ulicy. Opowiedziałam wam teraz o takich największych atrakcjach w Katmandu, ale gorąco wam polecam odkryć swoje miejsca.
pochodzić na piechotę po prostu od jednej atrakcji do drugiej, a po drodze może spotkać jakąś fajną świątynię. Nam się udało zobaczyć świątynię w kształcie Złotego Cielca, co było dla nas zupełnym zaskoczeniem. Albo jakiś fajny sklepik z pamiątkami zobaczycie, albo coś jeszcze, także odkrywajcie, odkrywajcie ten Nepal, możecie znaleźć jakąś fajną restaurację. My tak krążąc znaleźliśmy restaurację z pięknym tarasem widokowym, także naprawdę warto sobie po tym Katmandu pochodzić. Nie musicie się niczego bać, nie ma zagrożeń. No jedynym zagrożeniem w samym mieście, jaki jest, to po zmroku gromadzą się takie spory psów i one mogą być niebezpieczne, ale warto mieć jakieś kijki trekkingowe albo jakąś patykę i po prostu jak postukacie, to te psy zazwyczaj uciekają, więc nie musicie się ich bać, nie musicie się bać tubylców, bo tubylcy są bardzo przyjaźni i nastawieni do turystów, więc możecie sobie chodzić, zwiedzać i dobrze się bawić. A jak już się nazwiedzacie, napatrzycie, zmęczy was już może troszeczkę to miasto, to kierujemy się na szlak. A o tym opowiem wam już szybki. Jedziemy w Himalaje, kochani! Ale fantastycznie, nie? Po prostu petarda, busy w Himalaje. Też zależy, w którą stronę jedziecie, bo Himalaje są zarówno na wschód od Katmandu, jak i na zachód od Katmandu, więc zależy, gdzie jedziecie. Akurat w rejon Annapurny busy odjeżdżają z nowego dworca autobusowego w Katmandu. Fantastycznie! Mamy nowy dworzec autobusowy. Nazywa się to Naya Bus Station. Naya Bus Station. Tą nazwę musicie zapamiętać, czyli nowy dworzec autobusowy. Musimy się tam dostać około 6 rano. To jest bardzo wcześnie w Nepalu. O 6 rano miasto jest totalnie puste, nic nie jeździ, nie złapiecie taksówki, bo wszystko się otwiera od 10, nie? To tak jakby u nas to była 4 w nocy, no nie złapiecie taksówki. Ale jest sposób. Dzień wcześniej, przed wyjazdem na szlak, łapiecie taksówkarza, na przykład, który odwozi was gdzieś tam ze zwiedzania albo po prostu blisko hotelu zagadujecie do taksówkarza, że na drugi dzień, jutro rano o 6 będziecie potrzebować podwózkę na Naya Bus Station i bierzecie od niego numer telefonu, umawiacie się z nim o której godzinie, skąd was odbierze, tam spod hostelu i tam rano pół godziny przed kursem dzwonicie, czy będzie. I tak to działa i faktycznie my tak zrobiliśmy, nie było żadnych problemów, polecamy. Trzeba się po prostu dostać jak najwcześniej, około 6 rano na Naya Bus Station. Wtedy busy zaczynają odjeżdżać w stronę Besi Sahar, bo busy właśnie w rejon Annapurny, ten szlak Annapurna Circuit zaczyna się w Besi Sahar, więc interesuje was kierunek Besi Sahar. Mam nadzieję, że nasze bagaże przetrwają podróż i my też. Tak jest. Jakby co, jesteśmy na Naya Bus Station. Tu jest mnóstwo busów do Pokhary, do Besi Sahar. Mamy tutaj kantorek, Katmandu, Besi Sahar. Tutaj się kupuje bilety. 900 na głowę, jedziemy do Besi Sahar. To jest około 160 km. Busem, który odjeżdża tak co 20 minut, co pół godziny. Jest niby jakiś rozkład, ale na to nie patrzcie. Busy odjeżdżają jak się zapełnią. Kierowca czeka, aż będzie pełny, potem wciska jeszcze kilka osób, potem jeszcze kilka osób, aż wszyscy stoją tak o i jedziemy. Ale nie ma się co bać. Biały człowiek w Nepalu ma taki trochę szacunek, może przez to, że jesteśmy dla nich chodzącymi bankomatami na przykład. W każdym razie objawia się to między innymi tym, że zawsze masz miejsce siedzące w busie i to jest akurat bardzo wygodne, bo pomimo, że jedzie się tylko 160 km po autostradzie, czyli w Polsce by się jechało no 1,5 godzinki max, to w Nepalu jedzie się od 8 do 12 godzin, zależy jak pójdzie kierowcy. Podobno im mniejszy bus, tym lepiej, bo jest mniej ludzi, mniej zachcianek. Nie wszędzie jest asfalt, także droga do Koziej Wólki ze Stolca jest dużo lepiej utrzymana w Polsce niż autostrada w Nepalu. Trzeba się szykować na to, że w tym busie, na który trafimy, spędzimy cały dzień. Najważniejsze, bagaże takie
rejestrowane, że tak powiem, lecą na dach tego busa. Do środka nie bierzemy tych dużych plecaków, bo jest ścisk, nie ma na to miejsca, jest za to przestrzeń bagażowa na górze, czyli po prostu taki kosz, do którego się wrzuca rzeczy. Raczej się ich nie przywiązuje, a droga jest wyboista, więc dobrze jest wszystkie wartościowe rzeczy, portfel, dokumenty, paszport i wszystkie drogie rzeczy, jakąś elektronikę, zabrać ze sobą do środka, do reklamówki albo do jakiegoś małego plecaczka. Dobrze jest w ogóle mieć mały plecaczek ze sobą na zwiedzanie Katmandu i właśnie na takie rzeczy, czy tam do samolotu. Wodę, woreczek na wymioty ewentualne, bo drogi są kręte, górskie, bus jest zatłoczony, łatwo o chorobę lokomocyjną. Można pomyśleć o jakichś lekach na chorobę lokomocyjną wcześniej, żeby trochę na haju to przejechać i się nie przejmować. Można też jakieś przekąski na drogę wziąć, jakieś banany, coś takiego kupić, jakieś owocki, ale nie trzeba się jakoś super tym przejmować, bo kierowca tak co półtorej godziny mniej więcej robi przerwy, jest mnóstwo takich zajazdów przydrożnych, gdzie macie toaletę, przekąski, picie i tak dalej. Ważne jest, żeby mieć na przykład maseczkę też przeciwpyłową w środku, bo pomimo, że na busach jest napisane, że ma klimatyzację, telewizor, GPS-a i tak dalej. Nie ma. To jest stary, zużyty bus. Klimatyzacja działa tak, że jest otwarte okno po prostu, bo Nepal jest w strefie właśnie subtropikalnej i jest mega gorąco. Na dole okna otwarte, ten pył się wdycha. Dobrze jest mieć maseczkę przeciwpyłową na czas podróży. I to nie jest przesada. A, jeszcze jakby się bardzo zgłodnili po drodze, to tam też jest zazwyczaj jeden postój taki dłuższy, ale to już trzeba wybadać z kierowcą, który na jedzenie, bo obiad jest wtedy, kiedy kierowca jest głodny. Nie wiadomo, który to będzie postój, więc trzeba pytać, na jak długo się zatrzymujemy i pilnować swojego busa, bo kierowca po prostu wsiada i odjeżdża. I trzeba pilnować, gdzie na postoju jest nasz kierowca, czy jest w kiblu, czy je, czy zamawia, czy co. I się pilnować i pilnować tego busa. Oni też widziałem, że zerkali na nas i trochę nas pilnowali, ale jak pójdziesz gdzieś tam w krzaki, czy nie wiem, coś cię zaciekawi i nie będziesz uważny, to nikt nie będzie cię potem wołał. Także pilnujcie swojego busa i widzimy się na początku szlaku Annapurna Circuit w Besi Sahar. My pojechaliśmy troszeczkę dalej, też bo się z czasem nie wyrabialiśmy. Szlak zaczyna się w Besi Sahar i tam polecamy zacząć, bo od razu są te mostki, jest super, jeśli macie na to czas. Dobra, jesteśmy w Himalajach na najpiękniejszym szlaku na świecie. I o tym, jak to wygląda, opowie Paula. To ja robię dalej na dół, tak? No i jesteśmy już na szlaku. Teraz w kilku punktach opowiem Wam to, co Was może zainteresować, krótko i na temat, bo o samym szlaku mamy drugi film, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak to wyglądało, to zapraszam Was na ten drugi film, a tu krok po kroku, co musicie ogarnąć na szlaku, czyli co musicie ogarnąć, musicie spać. A gdzie spać? Spać we wiosce. Muszę Wam powiedzieć, że no jest tu więcej cywilizacji niż w Sudetach. Wioseczki są co 3 do 5 kilometrów. Także jak sobie idziecie i planujecie trasę, to jak nie w tej, no to w sąsiedniej wiosce na pewno jakiś nocleg znajdziecie. Standardem noclegu są to takie hostele po prostu prowadzone zazwyczaj przez małżeństwo. Nie są to duże obiekty, jest tam zazwyczaj kilka pokoi, łazieneczka i restauracja na dole. Co jest najważniejsze w noclegu, to że jeśli jecie śniadanie i obiad w danym miejscu, to nocleg zazwyczaj macie za darmo, ale trzeba o to zapytać. O wszystko trzeba pytać. Czyli przychodzicie na nocleg i pytacie o to, czy nocleg jest za darmo, jeśli zjecie obiad i śniadanie. Czy jest darmowa ciepła woda? Czy jest wifi? Czy dopłaca się za pościel? Czy za dodatkowe koce się dopłaca? O wszystko musicie zapytać się przed podjęciem decyzji. No i zaczynamy od zwiedzania pokoju. Jeśli mówią Wam, że to wszystko jest za darmo, no to mówicie: to poproszę pokój. Proszę Wam pokazać, jak on wygląda. Możecie też poprosić o pokój z widokiem, wtedy dostaniecie piękny widok na góry. No i sobie wchodzicie, patrzycie, jak to wygląda. Zawsze pokoje są nieogrzewane, więc musicie się liczyć z tym, że jest zimno. Przynajmniej na tych wyższych wysokościach na dole jest to raczej ciepło, dlatego warto poprosić gospodarza o dodatkowy koc, żeby Wam w nocy nie było zimno. W
pokojach standardem są gniazdka i Wi-Fi. Gniazdka, no i mają takie wtyczki europejskie, także możecie ze swoimi ładowarkami przyjechać. No i Wi-Fi też jest dostępne, możecie zapytać gospodarza o hasło do tego Wi-Fi. Później wchodzimy sobie do łazieneczki i koniecznie sprawdzamy, czy pod prysznicem jest ciepła woda. Nawet jak wam mówią, że jest ciepło, jest hot shower, nie wierzymy. Nie. Wsadzamy rękę, ciepła. To wtedy wierzymy, że faktycznie ta ciepła woda jest. Zwykła toaleta po prostu wygląda, jest to no dziura w ziemi, toaleta taka tradycyjna do kucania. Nie zdziwcie się, raczej te europejskie toalety zdarzają się rzadko. Warto też zabrać swój papier, bo raczej nie jest on standardem na noclegach. Jak już sobie obejrzeliśmy pokój, obejrzeliśmy łazienkę, już nam się to podoba, no to kierujemy swoje kroki do jadalni. Tam sprawdzamy już na wyższych wysokościach, czy jest kominek, bo wtedy zapewnia nam to, że będziemy mieli ciepły i przyjemny wieczór. I sprawdzamy, jakie są ceny w menu, czyli ile zapłacimy tak naprawdę za cały nasz nocleg. Cena noclegu powinna się zamknąć w około 1000 rupii, czyli to jest jakieś 30 zł. Na dole płaciliśmy nawet mniej niż 1000 rupii. Na tych ostatnich chyba dwóch noclegach płaciliśmy już trochę więcej, 1500-2000, ale tak około 1000 rupii jest to standard. No i jeśli stwierdzicie, że ten nocleg wam się podoba, to fajnie, ale jeśli stwierdzicie, że coś wam nie pasuje, nie wiem, ceny są za drogie, pokój jest nie taki, jaki byście chcieli, to idziecie do kolejnego hostelu. Przede wszystkim warto sobie nie zaczynać szukania od początku wioski. Idziemy tak gdzieś w połowie, nawet za połową w tej drugiej części wioski, bo tam zazwyczaj ceny są niższe, więcej rzeczy jest darmowych, więc warto sobie podejść tam dalej. No i warto też zobaczyć kilka. To nie jest, oni się nie obejrzą i powiecie, okej, fajnie, ale idę zobaczyć do sąsiada. No idziecie, patrzycie u sąsiada, czy warunki są fajniejsze, czy nie. No i my zazwyczaj tak 3-4 obiekty oglądaliśmy, aż wybraliśmy jeden, w którym zdecydowaliśmy się zanocować. I tak jak wam już mówiłam, wraz z wysokością wzrasta cena noclegu. No i musicie się też liczyć z tym, że o ile na dole te wszystkie dobra Wi-Fi, prąd, ciepła woda będą, no to wyżej albo będziecie musieli za to zapłacić, albo od manek właściwie są problemy z dostępnością prądu, więc musicie się liczyć z tym, że tego nie będzie. Warto zabrać ze sobą do plecaka powerbanka, który pozwoli wam naładować czy też sprzęt elektroniczny, czy telefon. Także warto to do plecaka sobie włożyć. Tak wygląda tablica tego checkpostu. Tutaj panowie siedzą, także jak widzicie coś takiego, to zdecydowanie trzeba tam wejść, się zgłosić. Tutaj pokazujemy nasze pozwolenie na wejście do parku i karty Teams. Wszystko jest spisywane. Po tych kartach Teams, jakbyśmy byli zaginieni, to jest tutaj ślad, że tu byliśmy i że na pewno poszliśmy dalej. Na szlaku też na te noclegi będą co chwilę stali ludzie, którzy będą do was zapraszać. To nie jest tak, że musicie do kogoś zapukać, do drzwi, gdzieś musicie tam wbić na posesję, tylko po prostu będą stali mieszkańcy, którzy będą mówić chodźcie na nocleg. No i tak o ile wieczorową porą będą wam mówić chodźcie na nocleg, no to w ciągu dnia będą wam mówić chodźcie na jedzenie, bo ono jest najlepsze. No i teraz o tym jedzeniu, z czego warto skorzystać. Przede wszystkim to, czego się dużo ludzi obawia, nie musicie nosić jedzenia. Co te kilka kilometrów mamy wioskę, w której jest restauracja albo jest no, ktoś, kto po prostu to jedzenie sprzedaje, czy to na streganie, czy w jakimś małym sklepiku. Także w trakcie drogi możecie sobie to jedzenie kupić. Możecie sobie kupić jakieś owoce na przekąskę, możecie sobie kupić jakieś małe danie po prostu w restauracji. Na obiad i śniadanie kupujemy w miejscu, w którym śpimy. Warto skorzystać z tej kuchni, bo jest naprawdę, naprawdę pyszna. Produkty są świeże, są praktycznie hodowane przez naszych gospodarzy. Często ci gospodarze mają własne kury, hodują własne rzeczy, także to wszystko jest naprawdę, naprawdę smaczne. Są też dostępne takie potrawy bardziej europejskie, jak jakaś pizza czy burgery. Ale no ja bym wam nie polecała, bo jeśli zamówicie lokalne potrawy, to na pewno one będą świeże, bo Nepalczycy też je po prostu jedzą. No i możecie spróbować tych orientalnych przypraw, tych egzotycznych smaków. No a pizzę macie przecież codziennie w domu. Dużo potraw jest z kuchni wegetariańskiej. Nepalczycy jedzą bardzo mało mięsa. Trochę ze względu na religię, a trochę ze względu na to, jak to mięso jest przechowywane. No tak jak mówiliśmy, tam jest ciepło.
tam jest ciepło, a to mięso po prostu sobie leży na ladach. Nie ma jakichś lodówek, chłodni, także no niestety te warunki nie są sterylne, więc jeśli możecie, to raczej unikajcie mięsa, a spróbujcie tej kuchni roślinnej, bo jeśli jesteście mięsożercami, to jest szansa, że wam zasmakuje. Szybki, który tak bardzo nie lubi warzyw, zachwycił się kuchnią nepalską, więc może was też to czeka i też się zachwycicie tymi daniami. Co możemy wam polecić, jeśli już jesteśmy przy tych kulinariach, to przede wszystkim dalbat. Dalbat jest cudowny w swojej prostocie. Jest to po prostu ryż podawany z sosem z soczewicy i do tego jest curry, do tego czasem są jakieś różne dodatki i taki cieniutki placek kukurydziany. Dalbat jest naprawdę pyszny. W każdej restauracji smakuje inaczej, każda gospodyni przygotuje go inaczej. A poza tym, że jest bardzo, bardzo dobry i kosztuje tam od 8 do 15 zł, to są darmowe dokładki. Jak się o tym dowiedzieliśmy, to byliśmy po prostu w siódmym niebie. Nie dość, że jesz coś smacznego, to jeszcze możesz się najeść tym dosyta, a nawet zjeść jeszcze więcej, bo jest po prostu tak, tak dobre. Także polecamy wam dalbat, polecamy wam też spróbować różnego rodzaju curry, no bo wiadomo, Nepal leży koło Indii, więc to curry przychodzi tutaj też. Możecie też spróbować pierożków momo. Są to takie małe pierożki, w różnych postaciach. Są one gotowane na parze, są smażone, obtaczane w jakichś ostrych przyprawach. Podaje się też je w zupie i naprawdę w takim dobrym, gęstym rosołku pierożki momo są super. Możecie też zasmakować ulubionego dania szybkiego, czyli ryżu z warzywami i z jajkiem. To było nasze odkrycie, jak można ryż z jajkiem, a naprawdę to smakuje super. No, Nepalczycy nie jedzą tego mięsa, więc muszą jakoś to białko sobie uzupełniać, więc jest bardzo dużo potraw z jajek. Możecie sobie zrobić jakiegoś omleta, jajecznicę, ryż z jajkiem, curry z jajkiem, wszystko z jajkiem po prostu możecie sobie zamówić i najczęściej to jajeczko będzie świeże prosto od kury, która biega tam wam gdzieś pod nogami, więc warto sobie spróbować. Warto też zjeść zupę czosnkową. Ponoć ona pomaga na aklimatyzację, zwiększa tą waszą wydolność. Nie wiem, czy to działa, ale naprawdę jest smaczne, więc możecie sobie na obiad czy na śniadanie kupić taką zupę czosnkową. Naczytałam się wcześniej w przewodnikach, że no, żeby prosić, że w Nepalu, żeby delikatne, że bez przypraw, ale jak byliśmy, to ani razu nie prosiliśmy i ani razu nie spotkaliśmy się z tym, żeby coś było dla nas za ostre, więc wydaje mi się, że Nepalczycy po prostu się nauczyli, że my jednak gotujemy trochę inaczej i gotują pod Europejczyków bardziej delikatne dania, co nie znaczy, że one nie są smaczne, ale po prostu nie są aż tak ostre, że was pali. Nie mamy się tutaj czego bać, kochani, bo jest z nami matka! Nasza kochana matula. Fajnie. Kurczę, jest tak kolorowo, jest tak inaczej, jest tak fajnie. Mega. Thank you. O, słuchajcie, dostaliśmy właśnie żarcie za darmo. W miskach z liści plecionych. No grubo. Paula, to wygląda jak jabłka z cynamonem. No, to jest słodkie. Marcin, jak oceniasz swoim fachowym okiem? No, nawet nie ostre, bo przede wszystkim w Nepalu trzeba pytać, czy jest spicy, czy nie spicy. Jeżeli jest spicy, to no nie, nie później, dla nas. Nie, później licz spirytusu po tym chyba. A jakby was już paliło, no to możecie się napić. Polecam wam spróbować masala tea. To jest taki napój herbaciany z mlekiem krowim lub mlekiem z jaka, czyli takie włochaty krowy. Z przyprawami takimi jak do grzanego wina, czyli jakiś cynamon, kardamon, gałka muszkatałowa. Naprawdę fajnie rozgrzewa, jest takim fajnym, ciepłym napojem, trochę coś jak kakałko się po tym czuje. Albo też, jeśli wolicie na chłodno, to mango lassi, czyli taki jogurt pitny z mango albo też z innym owocem. Też możecie spróbować alkoholu. Alkohol jest niestety w Nepalu bardzo, bardzo drogi. Nepalczycy mało spożywają tego alkoholu. Piwo butelkowe jest smaczne. Totalnie nie polecam wam pić ani lokalnego wina, ani lokalnego piwa, ani nic z lokalnych alkoholi. No my spróbowaliśmy akurat lokalnego wina. Nasze towarzyszki z podróży, które spotkaliśmy na noclegu, spróbowały lokalnego piwa. No i co się okazało, było to dokładnie to samo. Był taki rozcieńczony, niesmaczny bimber. Także no, lokalne alkohole raczej nie. Jeśli chcecie, macie ochotę na alkohol, to lepiej kupić butelkowe piwo, ale musicie liczyć się z tym, że koszt tego piwa będzie równy kosztowi dobrego obiadu. Także no nie wiem, co jest lepsze. Na śniadanie z kolei możemy wam polecić owsiankę. Nepalczycy gotują bardzo dobrą owsiankę, taką gęstą. Naprawdę się nią możecie najeść na cały dzień wędrówki w górach. Do owsianki możecie też poprosić masło orzechowe.
No dobra, kochani, śniadanko wjechało. Paula zamówiła owsianeczkę i to widać, że jest taka turbo gęsta. Wkraja sobie do niej bananka, do tego masło orzechowe. A ja mam chapati razy dwa, również z masłem orzechowym. A masalati jest na spółę. W ogóle warto prosić, bo jeśli coś wiecie, że jest takie lokalne, a macie na to ochotę, a nie ma tego w kajecie, to możecie zapytać i myślę, że wam gdzieś tam na zapleczu to znajdą, a jak nie, to pójdą do sąsiadki i pożyczą, żeby wam ugotować to, co macie ochotę. Jeśli chodzi jeszcze o śniadania, to też jedliśmy właśnie albo jakieś jajeczne dania, albo też placki chapati. To są takie trochę jak chlebki naan, takie pszenne placki z dżemem albo właśnie z masłem orzechowym, albo też Tibetan bread. To jest chlebek tybetański. Taki rodzaj smażonego ciasta, trochę jak na pączki. Można go było na słodko, albo może było na wytrawnie. I na wytrawnie właśnie był podawany z serem z jaka. Ser z jaka jest taki dość intensywny smaku, trochę jak nasz holendy. No polecam wam spróbować, jeśli będziecie mieli okazję właśnie na jakimś chlebku tybetańskim, albo po prostu sam można sobie też spróbować. Sprzedają go takie starsze panie na straganach. I to tyle, jeśli chodzi o jedzenie, co możemy wam polecić. Przede wszystkim próbujcie lokalnych potraw, bo są naprawdę smaczne. Spróbujcie też koniecznie lokalnych owoców, bo te banany, winogrona, arbuzy smakują nieziemsko. Tu w Polsce takich nie dostaniecie, więc warto tam najeść się na zapas, o ile tak można. A właśnie, woda! O wodzie wam nie powiedziałam, o wodzie to wam powiem teraz. Woda, no wiadomo, wędrówka, wodę pić w górach trzeba i zazwyczaj woda jest jednym z cięższych elementów naszego bagażu, jeśli musimy ją nosić. No to w Nepalu na szczęście nie musicie jej nosić. Nie musicie nosić wody, wystarczy wam, nie wiem, jakieś... No my nosiliśmy tak około 2 litrów wody, żeby mieć to z zapasem, bo w Nepalu trzeba pić dużo. Trzeba pić co najmniej 5 litrów wody dziennie ze względu na chorobę wysokościową. Więc te 2 litry przy sobie nosiliśmy, czasami 1,5, bo w każdej wiosce możecie sobie nalać wody. Podchodzicie po prostu do gospodarstwa, albo jak jest kranik, to nawet nie musicie pytać, a jak tego kraniku nie ma takiego przydrożnego, to podchodzicie i pytacie, czy możecie nalać wody. Nikt wam tej wody nie odmówi. Przede wszystkim wodę filtrujemy. Za każdym razem. Nie ma możliwości, że pijecie wodę z kranu. No bo możecie po pierwsze nabawić się jakiegoś zatrucia, które totalnie was wyłączy z dalszej wędrówki i będzie się wiązało z nieprzyjemnymi dolegliwościami, może być też groźne dla zdrowia. Możecie też wrócić z niespodzianką, z pierwotniakiem lambią jelitową, która będzie powolutku pożerać wasze kosmki jelitowe i to też się skończy dla was nieprzyjemnymi dolegliwościami, więc tą wodę za każdym razem filtrujemy. Nie musicie się bać myć owoców. My na przykład owoce czy jakieś warzywa ręce myliśmy po prostu pod bieżącą wodą, tak samo zęby. Nie filtrowaliśmy tej wody do mycia zębów, więc to nie jest na tyle groźne. Ale do spożywania koniecznie filtr. My polecamy Sayer Mini. Taki mieliśmy ze sobą, jest malutki. Filtrowanie nie kosztuje dużo czasu, a może wam uprzyjemnić na pewno wędrówkę. Dlaczego nie kupujemy wody butelkowanej? Bo też taką możecie kupować. Po pierwsze, ze względu na koszty, no bo po co wydawać za wodę, którą macie w kranie, macie wodę prosto z góry, prosto z Himalajów, więc ona jest naprawdę, naprawdę smaczna. Ale przede wszystkim też po prostu w Nepalu nie ma recyklingu. Już nie mówię o segregowaniu, oni tych odpadów po prostu nie zabierają. No więc te odpady lądują w rowie i później albo leżą sobie w tym rowie te butelki, albo je podpalają, jak jest ich za dużo. No więc żeby nie niszczyć tego ich naturalnego, pięknego krajobrazu, starajmy się ograniczyć zużycie tego plastiku, więc nie wiem, kupujmy jakieś lokalne produkty zamiast kupować produkty opakowane po 5 razy przywożone z zagranicy. Starajmy się właśnie filtrować tą wodę zamiast kupować tą butelkowaną wodę i produkować dodatkowe ilości śmieci. Więc tej wody naprawdę nie musicie nosić i nie będzie ona dla was ciężarem. Przeczekujemy deszcz na daszku tutaj pod szpitalem. Tutaj jest szpital nepalski. No i jest tutaj coś takiego jak wodomat. I cena za wodę to jest 1 rupia za 200 ml, czyli 5 rupii za litr, a 5 rupii to jest jakieś 15 groszy, 15 groszy za litr czystej wody. I tak, tu się wsadza banknot, wyrzuca nam monety, bo monet nikt nie używa. I wrzucamy monetę i woda leci do podstawionej butelki. Kochani, 15 groszy za litr pod szpitalem. I
przejdźmy do kolejnego punktu, czyli transportu. Wiadomo, wy będziecie szli raczej na pieszo, my też szliśmy na pieszo, ale ze względu na to, że czas nam się trochę kurczył, musieliśmy niektóre odcinki przejechać. Przejechaliśmy jeden odcinek jeepem. No i powiem wam, że podróż jeepem jest naprawdę niesamowitym przeżyciem. Więc warto sobie takiego jeepa wynająć, jeśli byście mieli taką konieczność i musieli podjechać z jednej wioski do drugiej. Nie ma tak, że jeepy stoją w jakimś określonym miejscu, po prostu podchodzicie do mieszkańca i pytacie, czy gdzieś w pobliżu jest taka możliwość wynajęcia jeepa, czy ktoś ma takiego jeepa. Jest szansa, że może ktoś wam sam zaproponuje, ale raczej po prostu zapytajcie i na pewno wam udzielą pomocy i porady, powiedzą wam, do kogo podejść i zapytać. Kolejną opcją transportu są konie. Można się poruszać konno. Widzieliśmy właśnie, jak jechali ludzie na koniach, albo też po prostu koniem przywozili bagaże. Jest to też jakaś opcja, jeśli byście stwierdzili, że no jest wam ciężko i na pewno nie dacie sobie rady z plecakiem, chociaż powiem wam, że nasze plecaki były lekkie, ważyły kilkanaście kilogramów razem z wodą, wiadomo, jedzenia nie nosiliśmy, ale jeśli nadal się okaże, że ten plecak jest za ciężki, no to macie możliwość wynajęcia szerpy. Szerpa jest to taki wasz towarzysz podróży, który po prostu bierze wasz bagaż i nosi go za was, wy sobie idziecie na lekko z jakimś malutkim plecaczkiem. Taki szerpa pobiera opłatę około $25 dziennie, no plus wypłacicie za jego noclegi i za wyżywienie. Także jeśli byście stwierdzili, że faktycznie Himalaje są dla was za trudne, po prostu noszenie tego plecaka, czy nie macie możliwości jakichś zdrowotnych, to takiego szerpy możecie sobie wynająć. Często możecie trafić też na fajną osobę, która super mówi po angielsku i sobie spędzić z nim miło czas. Jeśli na przykład idziecie samemu i się boicie iść samemu, to możecie iść szerpą i sobie z nim porozmawiać, dowiedzieć się, co on robi w życiu, bo na pewno może wam opowiedzieć niejedną ciekawą historię. Jeśli sobie już mówimy o podróży, no to musimy powiedzieć koniecznie o tym planie podróży, tym, co was chyba najbardziej też interesuje i najbardziej może stresuje, jak sobie poradzić z nawigacją, jak sobie w ogóle to zaplanować. Więc powiem wam, że nie warto tego planować jakoś szczegółowo. Nie warto tego planować szczegółowo ze względu na to, że wasz plan może się zmienić. Może się okazać, że macie lepszą kondycję danego dnia niż myśleliście, albo że wasza kondycja spadła, albo że, nie wiem, dopadło w was jakieś schorzenie, nie wiem, na przykład złapaliście katę po prostu i idzie wam się gorzej. Więc warto to dopasowywać z biegiem szlaku. Fajnie mieć jakiś taki ramowy plan, że musimy dojść tu, tu i tu w określone dni, zaplanować sobie takie minimum 15 dni na samą wędrówkę, plus polecałabym wam właśnie kilka dni dodatkowych na Katmandu. A już w ogóle idealnie, jeśli możecie sobie wziąć 3 tygodnie urlopu i wtedy 3 tygodnie macie możliwość przejścia całego szlaku na piechotę. Jeśli macie taką umiarkowaną kondycję, to myślę, że spokojnie sobie dacie radę z przejściem szlaku. Nawet właśnie z jakimś zwiedzaniem Katmandu i też z odejściem od szlaku bardzo wam polecam Tiriho Lake. Ja się naoglądałam zdjęć i bardzo chciałabym tam pojechać. Nie byliśmy niestety, bo nam czasu nie starczyło, ale jest to jedno z najwyżej położonych jezior na świecie, na wysokości 4900 metrów i naprawdę robi wrażenie. Także no jeśli macie ten zapas czasowy, to po pierwsze możecie sobie pozwolić właśnie na jakieś odbicie odejścia od szlaku, a po drugie macie czas na aklimatyzację. Macie właśnie możliwość sobie zrobienia 2 dni w jednym miejscu i w ciągu tego drugiego dnia aklimatyzacyjnego wchodzicie sobie na jakiś wyższy szczyt, schodzicie i śpicie na tej samej wysokości. Wtedy zwiększa się jakby zawartość tej hemoglobiny w waszej krwi, no i łatwiej jest wam się przystosować do zwiększającej się wysokości. I mówiłam właśnie o takich odejściach, na przykład na Tiriho Lake czy jakichś dodatkowych, ale też są odejścia od szlaku, takie po prostu, nie wiem, kilometrowe czy dwukilometrowe przejście, bo zazwyczaj szlak biegnie doliną wzdłuż takiej szutrowej drogi, po której właśnie też jeżdżą czasami jeepy, ale są odejścia od szlaku, gdzie możecie się zagłębić w ten busz taki tropikalny i poczuć ten szlak tak doświadczalnie, także warto sobie też zboczyć ze szlaku. Jak się poruszamy? Poruszamy się z mapą, przede wszystkim z mapą papierową, z nawigacją w telefonie, po prostu ściągacie sobie mapy czy Maps.me offline, no i za pomocą tej mapy offline się poruszacie w terenie, możecie określić swoje położenie też, więc jest to naprawdę świetna opcja. W departamencie turystyki możecie też pobrać takie malutkie mapki. Mam je gdzieś tutaj. To jest coś takiego, bardzo polecam, zapomniałem o tym powiedzieć przy departamencie turystyki. Małe broszury, gdzie macie, tu są jakieś informacje o trasie, jak się zachowywać na szlaku, jak się zachowywać w Nepalu i tak dalej, po angielsku.
A to, co nas interesuje, to tutaj jest rozkład wysokościowy i kilometrowy całego szlaku. Od Beşiktaş do Naya Pul 210 km całego szlaku z zaznaczoną każdą wioseczką i podaną ilością noclegów w danej wiosce. I wiecie, czy się spodziewać w wiosce 5 noclegów, czy 20, bo to też ma znaczenie, jak jest dużo ludzi na szlaku, a chcecie spać tam, gdzie jest 5 noclegów, to warto się sprężyć i być tam wcześniej, żeby mieć prawo wyboru. Także codziennie korzystaliśmy z tej mapy, praktycznie cały szlak przeszliśmy tylko na tym świstku, jeśli chodzi o planowanie całej wyprawy, bardzo, bardzo polecamy. Musicie koniecznie też pamiętać o tym, że szlak się zmienia. To nie jest tak, że jak w 70-tych latach go wyznaczyli, to on jest dzisiaj taki sam. Co roku praktycznie się zmienia, ze względu na to, że jest poja monsunowa i w trakcie poi monsunowej padają ulewne deszcze. Często część mostków, szlak zostaje zalany i niestety ten przebieg szlaku się zmienia, dlatego polecamy Wam mapy czy, bo tam macie aktualną trasę, nawet mapa papierowa się tak szybko nie aktualizuje. No i przede wszystkim polecamy Wam korzystać z wiedzy tubylców, bo oni najlepiej znają aktualny przebieg szlaku, więc nie bójcie się podejść, zapytać, a którędy do Mamęg, bo na pewno Wam pokażą dobrą drogę i poprowadzą Was właściwym szlakiem. Kolejnym punktem, którym chciałabym mówić, są zagrożenia. Zagrożeń praktycznie nie ma. Mam dla Was dobrą wiadomość. Nie ma zagrożeń w Nepalu. Powiem Wam, że chyba bardziej niebezpieczne jest we Wrocławiu wieczorem niż w samym Nepalu. Mówicie, że o, są groźne zwierzęta jakieś. No, najgroźniejszym zwierzęciem, jakie spotkacie, są pijawki. Pijawki się faktycznie zdarzają, zwłaszcza po tej porze monsunowej. Jeśli poruszacie się gdzieś w jakimś terenie wśród strumyczków albo w jakimś takim podmokłym, no to te pijawki sobie siedzą na liściach, no i potrafią zaatakować Wasze nogi. Najlepszym sposobem na pijawki jest posypanie ich solą, no i później niestety ta krew dość mocno leci, więc warto mieć dobre plastry, którymi będziecie mogli zatamować to krwawienie, ale nie macie czego bać, no krew Wam poleci, przestanie lecieć i tyle, nic strasznego się nie wydarzy. Trzeba pamiętać koniecznie o tym, że niestety, ale w Nepalu nie ma takiej instytucji jak GOPR, więc jakby stało Wam się coś poważniejszego, no to praktycznie jesteście zdani sami na siebie, dlatego warto mieć dobrze zaopatrzoną apteczkę, w jakieś wszystkie leki, zaraz Wam o nich też opowiemy szczegółowo, co ze sobą zabrać. Jeśli by Wam czegoś zabrakło lub pojawiłaby się jakaś poważniejsza choroba, no to wtedy możecie w Manang skonsultować się z lekarzem, no i ten lekarz też może Wam jakby wypisać receptę i sprzedać leki, jakie będą Wam akurat potrzebne, a tak na całym szlaku niestety tej pomocy lekarskiej raczej nie otrzymacie. Jeśli by się już tak zdarzyło, że będzie potrzebna jakaś akcja ratunkowa, no to są takie możliwości, ale niestety to jest na Wasz koszt, więc musicie za to po prostu zapłacić i później ewentualnie możecie się ubiegać o jakieś odszkodowanie od ubezpieczyciela, no ale ten zapas jakby gotówki czy jakieś możliwości przesłania tego musicie mieć. Jak się zabezpieczyć przed ewentualnymi zagrożeniami, jakie mogą Was spotkać? No to przede wszystkim wyposażamy sobie dobrze apteczkę, przede wszystkim filtrujemy wodę, nie pijemy tej niefiltrowanej. Zabezpieczamy się też przed chorobą wysokościową, to też jest coś, o co często pytacie. Owszem, ta choroba może się pojawić, nawet nie ma znaczenia, czy jesteście bardzo dobrze wytrenowani, czy jesteście mniej wytrenowani. Jasne, to pomaga, więc warto tą kondycję zbudować wcześniej, zanim wyjedziecie do Nepalu, zanim podejmiecie się tego wyzwania i przejścia szlaku, no to warto regularnie chodzić w góry, regularnie wykonywać jakieś różne ćwiczenia, przede wszystkim też ćwiczenia wydolnościowe, nie tylko takie stricte siłowe, ale ćwiczenia wydolnościowe, które zwiększą objętość Waszych płuc, sprawią, że Wasze serce będzie mocniejsze i będzie Wam się po prostu lżej szło i zminimalizujecie też ryzyko tej choroby wysokościowej. A jak już jesteście na miejscu, no to jak się zabezpieczać? Zabezpieczać się przede wszystkim pić co najmniej 5 litrów płynów dziennie. To jest takie minimum i to Wam może pomóc w tej chorobie wysokościowej. Przede wszystkim aklimatyzacja. Aklimatyzacja i słuchanie własnego organizmu. Jeśli czujecie się słabi danego dnia, zaczyna Was pobolewać głowa, czujecie się osłabieni, źle Wam się idzie, to zostańcie. Mówicie, zostajemy. Tu i teraz zostajemy, bo lepiej sobie zrobić jeden dzień przerwy, zostać na jakimś noclegu 2 dni, pójść sobie gdzieś tam na spacer, na okoliczne atrakcje,
niż po prostu na drugi dzień przejść 100 metrów wyżej i mieć już taką chorobę wysokościową, z którą nie będziecie sobie mogli poradzić lub te objawy będą bardzo dokuczliwe lub może nawet pojawić się zagrożenie życia. Więc przede wszystkim słuchamy siebie, pijemy wodę, no i aklimatyzacja, czyli też to, co Wam mówiłam już wcześniej, należy zrobić dzień aklimatyzacji, czyli sobie po prostu zostajecie dwa noclegi na jednej wysokości, śpicie, wychodzicie sobie w ciągu drugiego dnia, wychodzicie sobie wyżej i schodzicie niżej. Na tym ta aklimatyzacja polega. No i też już powyżej wysokości około 3000 metrów nie wchodzimy dziennie wyżej niż 300-500 metrów. Czyli sobie, nie wiem, idziecie, jesteście, zaczynacie podróż dzisiaj rano na wysokości 3000 metrów, no to możecie spać na wysokości maksymalnie 3300, no do 3500. Jeśli już wyjedziecie wyżej, no to jest naprawdę duża szansa, że ta choroba wysokościowa się pojawi. Owszem, możecie na przykład w ciągu tego dnia sobie wejść na 4000 i zejść na dół. Ważne jest, żeby nie spać po prostu na wysokości o 500, więcej niż 500 metrów wyższej niż spaliście dnia poprzedniego. I też co Wam mogę taki protip dać, nie spaliśmy w noclegu w high campie, ponieważ tam ponoć źle się śpi, ze względu na to, że ta wysokość jest już naprawdę duża, no to ten sen jest niskojakościowy i praktycznie bardziej się zmęczycie niż się wyśpicie, więc spaliśmy po prostu niżej. No i sobie w ramach tej aklimatyzacji doszliśmy do tej niższej wioseczki, weszliśmy do high campu, popodziwialiśmy widoczki i zeszliśmy. Wiązało się to z tym, że mieliśmy dłuższą drogę na przełęcz, no ale przynajmniej w jakim stopniu się wyspaliśmy, bo no nie pojawiły się jakieś tam, nie wiem, koszmary senne, spaliśmy dość dobrze, pomimo tego, że było zimno. No musicie się niestety liczyć z tym, że im wyżej, tym zimniej, no i na górze te noclegi już są takie dość trudne, jeśli chodzi o warunki temperaturowe, ale wiadomo, można pójść o koce dodatkowe. Musicie zapamiętać, że jeśli by faktycznie pojawił się ból głowy, który nie przechodzi po środkach przeciwbólowych, jakieś, nie wiem, ibumie, czy jakichś innych, które na co dzień bierzecie, no to na pewno musicie zejść niżej i zrobić sobie ten dzień aklimatyzacji, odpocząć i obserwować swój organizm. Niektórzy na chorobę wysokościową polecają też środki z acetylozamidem. Takim popularnym lekiem w Polsce jest Dioramid. Ten lek jest stosowany na jaskę, na jakieś napady padaczkowe, ale także jest w ulotce napisane, że jest on na chorobę wysokościową. On ma za zadanie przyspieszenie diurezy, czyli zwiększone wydalanie moczu. Jeśli będziecie brali ten lek, to musicie pić jeszcze więcej. Tak naprawdę, jak czytałam badania, no to są badania, że on faktycznie pomaga. Jeśli bralibyście go systematycznie, to on Wam przyspieszy aklimatyzację Waszego organizmu, ale ma tyle skutków ubocznych, że ja bym się bała go brać. Nie ma właściwie takich potwierdzonych informacji na temat, jak już macie chorobę wysokościową, to czy on Wam pomoże. Raczej w niewielkim stopniu. On Wam może pomóc zwiększyć wydolność i zapobiegać chorobie wysokościowej, ale niestety, jak już tą chorobę złapiecie, no to jedynie zejście na dół, spokojnie, aklimatyzacja Wam pomoże, a ten lek no raczej Wam aż tak nie pomoże. Więc no, do przemyślenia temat. Można na przykład spróbować sobie tutaj wziąć i zobaczyć, jak Wasz organizm zareaguje. Już jak będziecie w Himalajach i nagle pojawi się jakaś biegunka, wymioty, to będzie niekorzystne, ale mieliśmy go w apteczce w razie, gdyby był potrzebny. Czyli jak widzicie, nie ma wcale dużo zagrożeń, nie ma się naprawdę czego bać, nie zjedzą Was dzikie zwierzęta tam w tych Himalajach. Nie ściągnie Was lawina, no bo jeśli idziecie faktycznie w rejon Annapurny, no to szansa, że zejdzie lawina jest naprawdę niewielka. Jest niewielka szansa, że zejdzie lawina błotna, no ale to też będziecie to widzieć, no bo zaczną padać ulewne deszcze, zmieni się klimat, więc no będziecie mogli się jakoś do tego przystosować. No i jak już jesteśmy przy wędrówce, no to co schować do tego plecaka? Już powiedzieliśmy Wam, co Wam się może wydarzyć na szlaku, gdzie spać, jak jeść i jak się poruszać, no to teraz z czym się poruszać? No teraz sobie umówimy, co warto zabrać, ekwipunek, co powinniśmy mieć ze sobą w Himalaje. Na najwyższej wysokości byliśmy 5416 metrów, czyli praktycznie co powinniśmy mieć ze sobą na 5,5 tysiącach metrów. To już jest kraina wiecznego śniegu, już można dotknąć lodowca i co tam powinno się mieć na marszu długodystansowym. Okazuje się,
że to samo co u nas w górach w Polsce. Mieliśmy praktycznie takie same plecaki, jeśli chodzi o zawartość, prawie że, jak na głównym szlaku beskidzkim, czy na jakichkolwiek innych szlakach w Polsce. Także nie trzeba mieć jakiegoś wyszukanego, magicznego, drogiego ekwipunku w żadnym razie. Trzeba mieć po prostu zwykłe rzeczy, z których się korzysta na co dzień w górach i da się radę. Pamiętajcie, że tam co godzinę marszu mniej więcej macie wioskę, gdzie jest co zjeść, gdzie spać. Nie trzeba brać różnych sprzętów biwakowych, bo one tam są. Więc jest to naprawdę prostsze niż niektóre szlaki w Polsce, które są znacznie bardziej dzikie. No przede wszystkim plecak, jak już zaczynamy wymieniać. Ja miałem plecak 40 litrów, taki zwykły szmaciak z Decathlonu, bardzo go lubię, dla mnie jest wygodny, ale po prostu każdy plecak, z jakim chodzicie, w który się spakujecie na kilka dni, będzie odpowiedni. Paola nosi 45 litrów, troszeczkę większy, bo kobiety zawsze biorą więcej rzeczy. I odnośnie takich must have, co jest absolutnie niezbędne i co zdecydowanie musisz mieć. Jeśli nie masz, to zdecydowanie musisz to kupić. Filtr do wody. To jest najważniejsza rzecz na szlaku w Himalajach. Filtr do wody. Nie wolno pić niefiltrowanej wody. Niektórzy piją, ale to jest ogromne ryzyko, naprawdę ogromne ryzyko różnych chorób i pasażerów na gapę. My mieliśmy filtr Sawyer Mini. Kupiłem go za 170 zł. Teraz wiem, że koło 200 chodzą, bo inflacja. Mam go kilka lat, jest świetny. Do tego zwykła butelka do filtracji. Przelewaliśmy przez niego codziennie minimum 10 litrów wody dziennie. Druga rzecz, jaką trzeba mieć, Paula już wspominała, sraj taśma. Absolutnie koniecznie. Na bardzo wielu noclegach tego nie ma, aby się przydało. Więc koniecznie mamy swój zapas. Dobrze jest nawet ze dwie rolki sobie wziąć. I bierzemy taki twardo nawinięty, jak go macacie, żeby był twardy, żeby tego papieru tam było dużo faktycznie. Z takich najważniejszych rzeczy też, których używaliśmy najwięcej, najcodziennie, to jest kubek swój i torebka z herbatą. Duża torba z herbatą, kawą, czy tam jakimiś naparami, cokolwiek używacie, bo wrzątek kosztuje 50 rupii, a herbata kosztuje 120 rupii. Także dużo taniej jest kupować kilka razy wrzątek i korzystać ze swoich ekspresówek. Trochę cebula, ale naprawdę ogrom pieniędzy. Możecie zaoszczędzić w ten sposób, bo codziennie pijecie dużo herbat. Tam jest chłodno, już powyżej określonej wysokości, tak od 3000 metrów, noce i poranki są zimne, chcesz się zagrzać, pijesz wieczorem herbatkę, rano kawkę, to się naprawdę przydaje. Sznurek do wieszania prania. My nie mieliśmy dużo rzeczy ze sobą, mieliśmy dosyć lekkie plecaki, ja miałem jakieś 10 kg, Paula może 12, to nie jest jakoś super dużo. Codziennie po prostu praliśmy swoje rzeczy, to w czym przeszliśmy dany dzień, przebieraliśmy się w rzeczy do spania, po kąpieli, a w kąpieli jeszcze się prało rzeczy, rozwieszało w pokoju na sznurku i one sobie schły, rano się zakładało z powrotem. Na noclegu, jeśli jest piecyk na noclegu, to można coś takiego skombinować nad piecykiem, żeby na pewno Wam wyschło. Także też kombinujcie, próbujcie różne rzeczy, tak żeby Wam to wyschło. Też tam jest dosyć długo jasno, więc często kończycie marsz, jak jeszcze jest słońce i można sobie podsuszyć rzeczy na słońcu. No nam blogerom się często przydawały jeszcze ściereczki do okularów, bo jest bardzo dużo pyłu w Nepalu, więc jak chcecie robić jakiekolwiek zdjęcia, czy używacie okularów, czy żeby telefon używać, ściereczki do okularów bardzo często, trzeba było to wszystko czyścić, bo pyłu jest naprawdę sporo. No i ładowarka na kilka wejść USB. Paula powiedziała, że są standardowe europejskie gniazdka, nie ma problemu, żeby to wetknąć, tylko wszystkie są mega zużyte i wypadają. I jeszcze wiszą na przykład na takiej wysokości, wsadzasz to, to ci samo wypada bez żadnego telefonu, do tego jeszcze trzeba podpiąć telefon. Kombinowaliśmy tam z jakimiś gumkami, sznurkami i tak dalej. Dlatego bardzo Wam polecam po prostu rolkę taśmy ze sobą wziąć i przykleić na noc ładowarkę do gniazdka, żeby się nie wysuwała, i nawet telefon może przykleić do ściany, żeby się ładował, czy powerbank, bo nie zawsze jest to ergonomiczne. Także my nie mieliśmy rolki taśmy i trochę żałowaliśmy, także koniecznie taśmę weźcie ze sobą. No i to, czego używaliśmy codziennie najwięcej, to ogólnie rzecz biorąc krótkie ubrania.
krótkie spodenki, krótkie koszulki, krem z filtrem, okulary przeciwsłoneczne, wszystko to, czego używa się w środku lata, bo tam jest mega, mega gorąco. Spokojnie 80% trasy przejdziecie w krótkich spodenkach. Trzeba mieć ciepłe ubrania, które zaraz pokażę, ale nastawcie się, że będzie gorąco. Bierzecie krótkie ubrania, przewiewne, dobre skarpety na pocące się stopy, buty takie też, żeby się nie zapocić, nie bierzemy tam jakichś do raków półautomatycznych, nie. Himalaje polegają na chodzeniu w butach trekkingowych, o ile nie jesteś Andrzejem Bargielem. Paula ma nasze buty. Dwa jozaje, albo takie lekkie właśnie. Przede wszystkim buty muszą mieć bardzo mocną podeszwę, bo dużo się chodzi po skalistym terenie, więc po prostu te stopy Was będą boleć. Ja miałam takie, one są za kostkę, ale też są lekkie. Może wyglądają na ciężkie, ale są leciutkie i są dość cienkie, więc też się fajnie w nich chodziło. Przede wszystkim takie, w którym Wam stopy nie odpadną. No. Nie chodzi się jakoś nie wiadomo ile dziennie, bo my tam najdłuższy dystans mieliśmy 20 parę kilometrów. Ale jest gorąco, jest 30 stopni. Tak, ale parzysz się w tym. No, ja do tego jest mnóstwo pyłu, także też sprzęt na odciski trzeba mieć ze sobą, bo od tego gorąca i pyłu bardzo łatwo załatwić sobie stopy. Jedziemy dalej, już tak po kolei, co miałem ze sobą. Klapeczki na noclegi. Na noclegach często jest brudno. No sanepid tam nie zagląda i nawet w toalecie no tam się nie bierze prysznica bez klapek koniecznie, bo często prysznic i kibel są jeden nad drugim i myjesz się nad toaletą, gdzie tam ludzie robią różne rzeczy, więc koniecznie trzeba mieć klapki ze sobą. Tutaj z prawej Gangapurna, tutaj Annapurna chyba 4 albo 3, nie jestem pewien. W każdym razie jest naprawdę fajnie, tu macie jeszcze rzut oka na nasz hotel czy pensjonat. Tak to wygląda. A, kibelek jeszcze Wam pokażę, bo chcecie oglądać kibelki, to proszę bardzo. Tutaj jest prysznic, jest ciepła woda solarna, tylko trzeba się o nią upomnieć. A tutaj jest kibelek taki do kucania. I to jest standard, zazwyczaj tak właśnie to wygląda. Mają też się wtrące zabrać sandały ze sobą, no bo jeśli będziecie planować podróż po Katmandu i zwiedzanie Katmandu, to zwiedzanie w ciężkich butach jest niefajne, więc warto sobie wziąć jakieś sandałki lekkie, które wykorzystacie i pod prysznic, i do zwiedzania też się nadadzą. Tak, koniecznie. Tak, lekkie buty na miasto, zdecydowanie. Sprzęt przeciwdeszczowy, no mieliśmy spodnie, kurtki przeciwdeszczowe, standardowe, każdy to ma, czy jakieś poncho. Ciepłą kurtkę, puchóweczkę, no ja miałem taką zwykłą puchóweczkę, tą najtańszą z Decathlonu. Najniższą temperaturę, jaką mieliśmy, było minus 6. W kwietniu. To było przez jeden dzień. Nie nastawiajcie się na nie wiadomo jakie mrozy, ale też no, bywa tak, że jest 5 stopni, ale to raczej krótko, no, ale szczególnie na noclegach trzeba mieć ciepłą kurtkę i ciepły śpiwór. My mieliśmy śpiwory o temperaturze komfortu 5 stopni, Pajak Radical 1Z i świetnie się sprawdziły, bo najniższa temperatura na noclegu już tuż pod przełęczą mieliśmy 3 stopnie w środku. Zazwyczaj było oczywiście gorąco i było 20 stopni w nocy, ale już tam wysoko były 3 stopnie na noclegu w środku. Ale można wtedy poprosić o dodatkowy koc i jak masz śpiwór na 10 stopni, to też dasz radę, tylko częściej będziesz używać tych dodatkowych koców, które też nie są zbyt czyste, także ogólnie jak nie trzeba, to nie polecam. Jakaś czapeczka, ciepłe rękawice też się bardzo przydają. Do tego ciepły baw, no ja mam akurat z Mieroszowskiej nocnej tułaczki, który wszedł ze mną na 5500 metrów, ale taki baw z polarkiem, świetna sprawa. Ciepłe skarpety i ogólnie ciepła bielizna z merynosa. Ja mam takie grube skarpety mięsiste z merynosa. Na noclegach ratowały mi życie. Tak samo kalesony i long sleeve z merynosa. Też jakiś taki najtańszy z Decathlonu. Świetnie sobie radził też jako materiał do spania, bo merynos nie śmierdzi. Możesz go nosić 2 tygodnie i da radę. Poddupnik bardzo często używaliśmy cały czas, bo i filtrowanie wody na siedząco, które jest co chwilę, i jakieś przerwy, tutaj coś tam. Codziennie używaliśmy bardzo dużo tych siedzeń, także też weźcie sobie aspady.
Paula już wspominała, żeby wziąć powerbank, bo od Manang nie ma prądu, my nie mieliśmy i może nie być, bo tam co chwilę są jakieś lawiny, zjazdy błotne i zmywa po prostu sieć, więc może się okazać, że powyżej Manang będziecie mieli prąd, a może się okazać, że trzy wioski niżej już nie będzie prądu, także trzeba mieć jakiś swój powerbank, nie jakiś super duży, ale tak, żeby ten telefon z nawigacją przez 3 dni nie umarł. No i latareczki też się przydają, bo wyjście na przełęcz jest w nocy, wychodzi się około 5 nad ranem albo i wcześniej. No trzeba mieć światło w terenie i na noclegach też się przydają, także latarki koniecznie. A tutaj miałem o tym mówić przy walucie. My mieliśmy jeszcze karty z Revoluta płatnicze, żeby płacić bez jakichś prowizji i wymiany walut niekorzystnej. Też polecam założyć sobie Revoluta ogólnie na wyjazdy zagraniczne. Co prawda w Nepalu się za bardzo nie przydały, bo nie było gdzie płacić tą kartą, ale dobrze jest mieć na wszelki wypadek. Jedziemy dalej, piłeczka do masażu, żeby sobie no, masować stopy. Tutaj mówię takie ogólniki, oczywiście do tego tam gacie, to że nie wymieniam, nie wiem, że miałem 3 pary majtek, to nie znaczy, żeby nie brać majtek, czy tam koszulki i tak dalej, wiadomo. Każdy ma swój ekwipunek w góry. Wnioskuję, że jeśli lecicie w Himalaje, no to już coś tam po szlakach pochodziliście i po prostu weźcie taki jakiś swój sprawdzony zestaw i na pewno będzie dobrze. Raczej wam niczego tam nie zabraknie. A, butelki. Trzeba mieć swoje butelki, żeby było do czego filtrować wodę. No my mieliśmy, ja miałem 2 razy po litrze, Paula miała 2 razy 1,5 litra, nie, 1,5 i litr. Paula nosiła 2,5. Jeszcze co wam mogę powiedzieć, to w Nepalu nie ma 1,5-litrowych butelek. Wszystkie tak. Butelki z wodą są litrowe, więc jeśli macie taki system, że nie potrzebujecie tych 3 litrów czy 1,5 litra, jest dla was idealną opcją, no to koniecznie musicie się zaopatrzyć w Polsce albo gdzieś tam po drodze, bo później już takich nie dostaniecie i będziecie musieli mieć więcej tego plastiku. I tu jest moja kosmetyczka, w której jest ręcznik z mikrofibry, po prostu taki podróżny ręcznik. Bardzo ważna rzecz, pasta do zębów Iona. Ta tubka przeszła ze mną około 1200 km i jeszcze coś tam z niej idzie i to kosztuje 4 zł w aptece, także bardzo polecam 6 ml pastę Iona. Wystarczy, że wam na cały wyjazd dla 2 osób, na spokojnie. Do tego szczoteczka do zębów składana z Rossmana, taka zwykła. Mydło, szare mydło do mycia się i do mycia ubrań, do prania rzeczy, zdecydowanie potrzebne. No jak tam ktoś potrzebuje jeszcze jakieś fancy kosmetyki jak Paula, to niech sobie weźmie. To polecam wam z IKEA z kolei tubeczki, jeśli jesteście kobietą i lubicie mieć swój szampon i swój żel pod prysznic, a nie chcecie zbiegać litrowej butelki, to 100 ml do samolotu można wrzucić pojemniczki z IKEA za kilkanaście złotych. I ze mną już przeszło już kilka lat, także sprawdzają się. No i obcinaczka do paznokci, jakieś cążki, bo też będziecie tam 3 tygodnie, paznokcie rosną, trzeba o siebie dbać, jak ktoś się goli, to też trzeba o tym pamiętać. Środki na okres też są potrzebne dla kobiet i ogólnie jak ktoś bierze jakieś leki regularnie, to trzeba to wliczyć, wiadomo, nie? Przejdziemy zaraz do apteczki, ale jak jesteśmy już przy rzeczach, których nie trzeba, a kije trekkingowe bardzo się przydają. Ja tutaj nie mam, bo akurat mam schowane, ale kije trekkingowe koniecznie, bo będzie ci brakowało siły. Przy wejściu na przełęcz będzie ciężko, będzie mało tlenu. Dodatkowy napęd, który zwiększa twoją siłę, jeszcze wykorzystując ręce, naprawdę, naprawdę pomaga. To czego nie brać? Czego nie brać, kochani? Bardzo często pytacie nas w wiadomościach czy w komentarzach, raczki, czy na przełęcz trzeba raczki? Nie. My akurat tam nie mieliśmy w ogóle śniegu, ścieżka była wydeptana. Zdarza się owszem, że jest śnieg na przełęczy, że ten jeden najwyższy dzień w połowie szlaku jest po śniegu, zdarza się, ale to jest jeden dzień na całym wyjeździe. Tylko jeden. I tam nie ma jakichś super tatrzańskich nachyleń. To jest dalej trekking. Także moim zdaniem ciorać półkilogramowe raczki przez całe Himalaje, żeby założyć je na 2 godziny, trochę nie warto. Tym bardziej właśnie, że jak masz dobrą podeszwę w bucie, to tam nachylenia są takie, że spokojnie w tym bucie da radę. Także moim zdaniem
nie ma sensu brać raczków czy jakiś super zimowego sprzętu, bo powtarzam, 80% trasy będziecie szli wśród bananowców, bambusów i kwitnących kaktusów. Także szykujcie się bardziej na to niż na ten śnieg. My mieliśmy sprzęt do spania ze sobą w postaci ja, materaca dmuchanego, Paula karimaty na plecaku. Totalnie się to nie przydało. Niestety polegaliśmy na opiniach z internetu, gdzie tam pisali ludzie, że o, może być problem na noclegach, trzeba mieć swoje, bo inaczej śpisz na podłodze i tak dalej, bo są przeludnione. Może na jesień, nie wiem, ale na wiosnę było poniżej 50% obłożenia noclegu, więc mogliśmy przebierać, wybierać i kręcić nosem i zawsze mieliśmy fajny nocleg w dobrej cenie. No totalnie żałowaliśmy, że to nieśliśmy ze sobą, bo to jest kolejne pół kilo, które no żal było wyrzucić, bo kosztuje 500 zł, a się nie przydało. No i jakiś sprzęt, typu sprzęt do gotowania, taki bardziej jakieś rzeczy survivalowe, właśnie palnik, namiot i tak dalej. Broń Boże. Co 3 km średnio macie wioskę z noclegami, z żarciem, z wrzątkiem. Są stacje automatyczne uzdatnianej wody ozonowanej, które też możecie, tam odkręcasz kranik i leci czysta woda, nawet jak nie masz filtru, tylko nie ma ich dużo na szlaku. W każdym razie ta cywilizacja pod kątem przetrwania podstawowych potrzeb jest, nie będzie wam tego brakowało, na spokojnie. Im lżejszy plecak, tym lepiej. Dobra, i apteczka, ostatnie rzeczy. No to tak, koc ratunkowy, koc NRC przydaje się, bo faktycznie tam wysoko może być zimno, nawet raz nam śnieg padał, śnieg z deszczem, także jakieś tam ryzyko hipotermii jest, może się przydać. Tu jeszcze trzymam z Nepalu, Nazolin, kupiony na 3,5 tysiącach metrów, bo mi tego brakowało bardzo. Środki udrażniające nos. Ja akurat miałem zapalenie zatok, które się zaczęło jeszcze na nizinach i już wyjechałem na szlak z zapaleniem zatok, co w połączeniu z rozrzedzonym powietrzem dało fatalne skutki, jeśli chodzi o moją wydolność, ale ogólnie takie objawy grypowe to też jest objaw choroby wysokościowej, jeden z pierwszych, więc niewykluczone, że będziecie mieli zatkany nos, ból gardła, kaszel, ból głowy, ból mięśni i tak dalej, więc rzeczy na grypę trzeba mieć i przede wszystkim na udrażnianie dróg oddechowych, żeby tego tlenu wam nie brakowało, to jest bardzo ważne. Jakieś elektrolity się przydają, dobrze jest wziąć ze sobą. No wiadomo, jakieś maści na stłuczenia, takie kontuzje odchodzenia, bo to się może zdarzyć. Jest dużo schodów, gdzie nie, gdzie masz na przykład 2000 przewyższenia, czyli jak wejście na rysy, nawet gorzej, tylko po schodach, przez cały dzień. I potem po schodach schodzisz w dół. To mega idzie w kolana i dobrze jest mieć coś na ból kolan. Ogólnie lepiej nie jechać w Himalaje z jakimiś kontuzjami, więc jak pobolewają was kolana czy coś, załatwcie to wcześniej, przed wyjazdem, żeby pojechać z czystą kartą, bo może być problem. No i już takie leki, mam tutaj dużo plastrów, na przykład na jakieś skaleczenia, czy te pijawki, o których mówiła Paula, to też jest problem, na który trzeba uważać. Tutaj mam ten diuramid na chorobę wysokościową, tak jak Paula wspominała, jego się bierze prewencyjnie, dzień przed spodziewanymi, jakby możliwymi skutkami choroby wysokościowej, czyli przed wejściem na 3000 metrów, na 2,5 tysiąca metrów mniej więcej, zaczyna się to brać i bierze codziennie. Daje to mniejsze ryzyko choroby wysokościowej, ale tak jak Paula powiedziała, ma skutki uboczne, więc baliśmy się po prostu. Co jest bardzo, bardzo ważne. Mocny krem z filtrem. Tu mam tylko taką małą saszetę, ale mieliśmy wielką tubę kremu z filtrem i codziennie się smarowaliśmy, bo nepalskie słońce w Himalajach, jak jest już rozrzedzona atmosfera, pali bezlitośnie i każdą odsłoniętą skórę, jak macie chociażby godzinkę nieposmarowaną, to sobie zjaracie i będzie was piekło i będzie nieprzyjemnie. Także smarujemy się kremem z filtrem koniecznie. Środki na zatrucia. Koniecznie węgiel musi być i środki na zatrucia bakteryjne i wirusowe, to jest osobno. My mieliśmy Laremid, jakiś Stoperan i tak dalej, to też trzeba mieć, bo te zatrucie może się przytrafić, do tego jakieś środki przeciwbólowe, Ibum i tak dalej. I igielnik, igła z nitką, też się może przydać, raz do naprawy ekwipunku, a dwa do przebijania odcisków
też to stosowałem i, no i robi robotę. Coś byś dodała, kochanie? Jeśli chodzi o plasty, to jeszcze jakiś bandaż elastyczny, jakby się jakaś kontuzja pojawiła, żeby sobie to zaopatrzyć, jakąś gazę też właśnie, jakby jakaś janka, czy nawet na te pijawki, żeby to owinąć lepiej. No a tak to co bierzecie, to co macie jakby taką apteczkę podręczną w domu, to musicie zabrać ze sobą do Nepalu, bo po prostu takiej możliwości tam nie będziecie mieli. Co nam też uratowało gajedło, to przeterminowane 2 lata Stepsis. Tak. Które zostały jeszcze przed pandemią, bo nie mieliśmy tabletek na gajedło. Jakoś nie pomyśleliśmy o nich, a jednak faktycznie jak jest to rozrzedzone powietrze, ten pył, no to nawet nie zakażenie jakby gajedła, tylko od tego pyłu podrażnione gajedło, więc warto sobie ten Steps, jeszcze jakieś inne środki na gajedło wziąć. Zawsze możecie ewentualnie poprosić, może nie tubylców, bo na pewno nie będą mieli, ale innych turystów. Jak nie macie jakichś środków na coś, to zawsze możecie turystów, którymi nocujecie, czy których mijacie na szlaku, zapytać, ej, a może masz tabletki na ból gajedła? Także możecie z tego też korzystać. Dokładnie. Dobra. Odnośnie takich pytań i tego, jak się zachować w Nepalu, to ja Was już zostawię sam na sam z Paulą i idę zrobić sobie herbatę. O. To jeśli chodzi o zachowanie w Nepalu, naczyliśmy się dłużej, mnóstwo w poradnikach zasad, nie róbcie tego, tamtego, tamtego. I tak trochę się baliśmy, powiem Wam, że ja się trochę stresowałam, że czegoś tam nie wolno. A się okazuje, że Nepalczycy naprawdę są bardzo liberalni w stosunku do turystów, są do nich pozytywnie nastawieni i że nawet jeśli przydarzy Wam się złamać jakąś niepisaną zasadę, to nikt z tego nie będzie robił wielkiego halo i nie obrazi się na Was. Mówi się, że nie powinno się w Nepalu ukazywać uczuć publicznie, ale nie wiem, jeśli będziecie szli za rękę, czy się gdzieś przytulicie, nie wiem, nie będziecie się jakoś mocno przyciskiwać, to nikt Wam nawet nie zwróci uwagi, jeśli to będzie takie eleganckie zachowanie. Nepalczycy faktycznie, a głównie Nepalki, chodzą w długich sukniach z zakrytymi kolanami, zakrętymi łokciami, ale Was jako turystów to totalnie nie dotyczy, więc nawet jak wchodzicie na teren jakiejś świątyni, to nikt naprawdę nie będzie miał do Was nic złego, że będziecie w krótkich spodenkach, no bo wiadomo, jesteście turystami i prawdopodobnie jesteście na trekkingu, więc nawet nie macie takiej możliwości. Ale wiadomo, te święte miejsca trzeba uszanować, trzeba, no wiadomo, zachowywać się cicho, spokojnie można robić zdjęcia, więc my mieliśmy takie sytuacje, że Nepalczycy nas zapraszali i mówili, wejdźcie, zobaczcie, porobcie sobie zdjęcia, my Wam opowiemy, jak to wygląda, więc naprawdę oni są otwarci na nas, więc my też bądźmy otwarci, bądźmy pozytywnie nastawieni. Niektórzy nas na przykład zagadywali tylko dlatego, żeby sobie poćwiczyć ten angielski. No i tak jak mówiliśmy już wcześniej, wszyscy Nepalczycy mówią po angielsku, więc nie bójcie się podejść, zapytać, nawet gdzieś tam w wiosce na górze możecie się spytać i się w jakiś tam sposób dogadać trochę na migi. Pamiętajcie, koniec języka za przewodnika. A jeśli jesteśmy już przy tym języku i no, dogadujecie się po angielsku, warto też nauczyć się kilku podstawowych zwrotów po nepalsku. Nepalczykom od razu będzie wtedy miło, bo Wam też jest miło, jak przyjdzie do Was obcokrajowiec i powie Wam cześć, czy dziękuję po polsku, stara się to powiedzieć. Wiadomo, różnie to wychodzi. To może teraz nauczmy się kilku słów po nepalsku i w tej nauce pomoże mi szybki. Namaste! Dzień dobry! No, namaste! Cały czas mówcie namaste! Cały czas! Pozdrawiajcie ludzi! Z uśmiechem namaste! To jak powiedzieć dziękuję? Danie bat! Danie bat! Danie bat! Danie bat! Marcin, który nas zaprosił w Himalaje, nam sprzedał, jak to zapamiętać. Jak zapamiętać danie bat? Za co się najczęściej dziękuję? Za żarcie, nie? No to danie. Danie, jedzenie. Masz danie i bat, no... No jak niedobre żarcie, no ale podziękuję, no ale było dobre, no ale danie bat, danie bat, danie bat, danie bat. A jeśli chcecie wyjść, to jeszcze powiedzcie namaskar, czyli do widzenia, ale jeśli powiecie namaste, to też Was zrozumieją i też się uśmiechną i Wam pomachają. Więc naprawdę nie bójcie się rozmawiać tej bariery językowej, bo tego praktycznie nie ma. Przede wszystkim podchodźcie do wszystkiego z uśmiechem na ustach i z pozytywnym nastawieniem, bo wtedy nieważne co Was spotka, to sobie na pewno jakoś pojedziecie na tym szlaku. Pamiętajcie, jeszcze raz, namaste, danie bat i namaskar. Z takich podstawowych rzeczy, które chcieliśmy Wam pokazać, omówić, to jest chyba wszystko. Oczywiście, jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie w komentarzach.
To są aktualne rzeczy na nasz wyjazd i sprawdzaliśmy ostatnio, czy się coś pozmieniało. Chyba nie, ale jeśli się coś pozmieniało i to, co my mówimy, jest nieaktualne, dajcie znać. My to przypniemy w komentarzu przypiętym pod filmem. Będzie ewentualna errata, żebyście byli zawsze na bieżąco. Także przejdziemy chyba do tego najbardziej wyczekiwanego segmentu i rozdziału tego filmu. Koszty, koszty, ile to wszystko kosztowało? Tak jak było powiedziane, wyjazd do Nepalu nie kosztuje dużo. Największym kosztem dla nas był lot. Lot do Nepalu, za który daliśmy 4000 za osobę. Jeśli znajdziecie tańsze loty, tak jak powiedziałem, znajomi szybcy podróżnicy znaleźli za 3200, no to powiedzmy te 3200 to jest ten najniższy pułap. Wątpię, żeby w dzisiejszych czasach inflacji dało się znaleźć taniej, ale może. Polecimy dalej. Ubezpieczenie braliśmy najtańsze, za 70 zł na cały wyjazd. Wiza za $30, no to wtedy jak ją kupowaliśmy, to było mniej więcej 120 zł. Pozwolenia wszelkie, to było 5000 rupii, czyli na tamtejsze to było jakieś 170 zł. Przejazdy jakiekolwiek, wszystkie przejazdy taksówkami, transport w Himalaje, powrót potem z Himalajów, tam jazda jeepem i tak dalej, wyszło mniej więcej 200 zł na osobę dla dwóch osób. Jak jedziecie w kilka osób i się w cztery osoby ładujecie do taksówki, no to będzie taniej oczywiście, także też spoko. Noclegi z wyżywieniem to było około 50 zł dziennie, tak jak Paula powiedziała, to już jest tak dosyć realistyczne, bo na początku szlaku się zamykaliśmy w jakichś 800 rupiach za dzień, no to było około 30 zł, no a wysoko dawaliśmy nawet 7 dych dziennie, więc pi razy drzwi to jest około 50 zł dziennie i mniej więcej tyle kosztuje pobyt na szlaku Annapurna Circuit. W Katmandu no, trzeba kupić nocleg, ale żarcie jest na przykład dużo tańsze. Możecie tam zjeść obiad za 6 zł. I jedliśmy dużo obiadów. Za 6-7 zł, za 200 rupii macie obiad, naprawdę. Tylko właśnie trzeba poszukać i nie bać się takich lokalnych knajpek, gdzie jest tanio, gdzie przychodzą Nepalczycy, gdzie nie ma pięknej fasady, ale jest dobra kuchnia, miły gospodarz i niskie ceny. Jeśli się korzysta z takich rzeczy, to naprawdę nie jest drogo. No tam karta SIM też kosztowała 30 zł z tym internetem, więc to nie są duże koszty. No tak jak powiedziałem na początku, my wymieniliśmy po 300 euro na głowę i to wystarczyło jeszcze z zachciankami, z szarawarami, tam dla rodziny nakupowałem jakichś szalików, szarawary dla mamy, pocztówki dla patronów, inne takie rzeczy. Obkupiliśmy się, no spokojnie, parę stówek każdy wydał jeszcze na zachcianki, pamiątki i tak dalej i do tego was zachęcamy, bo warto przyjechać z dużą torbą pamiątek z Nepalu. No 300 euro na głowę z zachciankami, ze wszystkim, z transportem, z pozwoleniami i tak dalej, i tak dalej. To nie jest dużo, tak mi się wydaje, jeśli chodzi o pobyt 17 dni, no bez lotów 16, 16 dni byliśmy w Nepalu. Także zachęcamy Was, jak tylko urlop pozwoli, żeby wydłużyć ten pobyt w Nepalu jak najdłużej, bo największy koszt to jest tam dolecieć. A siedzieć na miejscu jest taniej niż w Polsce, a warto chłonąć tą kulturę, może pojechać jeszcze do innego regionu, może jakiś inny park narodowy Chitown, bardzo Wam polecamy, zobaczyć słonie, nosorożce na żywo, bo tam też w Nepalu są takie zwierzęta. Myślę, że pobyt nad polskim morzem czy w Zakopanem może być tak samo kosztowny całościowo jak lot do Nepalu i pobyt na miejscu. Nie ma się co bać tych kosztów. Spokojnie taką przygodę jak my, nawet w dzisiejszych czasach inflacji, da radę zorganizować za około 5000 zł, jeśli nie jesteście rozrzutni na miejscu. No nam z tymi wszystkimi pamiątkami i tak dalej wyszło no może 5500, ale spokojnie 500 zł przerąbaliśmy na ciuchy, chusty i tak dalej, więc tego nie wliczamy w budżet wyprawy, bo to każdy jakby kupuje pod siebie. Drogo? Moim zdaniem nie. I naprawdę warto. Do tej pory nie wierzymy w ogóle, że to się działo naprawdę. Ja mam takie, że to jest sen. I
no to jest nierealne. To jest naprawdę, jadąc w Himalaje, tam ludzie mi mówili, o, Himalaje uzależniają na całe życie, nigdy tego nie zapomnisz i tak dalej. Ja miałem takie, kurde, no pewnie góry jak góry, no przecież ludzie tam jeżdżą, wracają, jadą znowu, a potem gdzie indziej. No i nie, jednak to jest prawda. Zostałem w sercu, myślę, że na całe życie. Myślę, że jeszcze tam wrócę, bo wrócimy. Wrócimy, wrócimy. To chodź, chodź tutaj, kochanie. Bo ja też chcę, Zabierz. No, zabiorę cię właśnie tam. No, już cukrzyca, czy jeszcze nie? Czy mamy się pocałować? Nie, no naprawdę... Polecamy Wam Nepal. Mam nadzieję, że z tym poradnikiem, krok po kroku, wiem, że tu jest dużo informacji, ale rozbijcie go na segmenty. Jak się przygotowujecie do wyprawy, przygotujcie się z jednego segmentu. Jak go ogarniecie, przygotujcie się z drugiego segmentu. Jak go ogarniecie, przygotujcie się z trzeciego i tak dalej, i tak dalej. I spokojnie dacie radę to wszystko ogarnąć. Niekoniecznie róbcie tak jak my, bo się okaże, że znajdziecie inny sposób, lepszy, inną ścieżkę. My nie jesteśmy ekspertami. My jesteśmy zwykłymi Kowalskimi, którzy pojechali na 2 tygodnie do Nepalu i tyle. Nie mamy nic więcej do powiedzenia, więc... Nie mamy monopolu na najlepsze rozwiązania. Staraliśmy się znaleźć jak najfajniejsze. Teraz Wam zaprezentować, żeby Wam było łatwiej, żebyście nie musieli szukać. Ale szukajcie swoich rozwiązań. Znajdźcie fajniejsze, może bardziej dopasowane do Was. Także próbujcie. No, jeśli nam się udało, gdzie nigdy wcześniej nie organizowaliśmy nic takiego. Nigdy. I daliśmy radę. To Wam też na pewno się uda jeszcze z tą pomocą i wspólnymi siłami, może tu w komentarzach sobie zrobimy taką grupę wsparcia. Na pewno damy radę. Jeśli coś mówimy źle, jeśli ktoś ma więcej doświadczenia i ma lepszy patent, to niech napisze. My mówimy ze swojego doświadczenia, które nie jest wcale takie duże. Jakbyście mieli też jakieś pytania, których nie ujęliśmy, to też pytajcie, bo pewnie o czym zapomnieliśmy. No, dokładnie. To też kobyła dla nas do nagrywania i łatwo było coś pokiełbasić. Tyle od nas. Mam nadzieję, że uda Wam się... Nie uda. Zrobicie to. I wyjedziecie w Himalaje, bo warto. Naprawdę nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. To czasem gorzej było dojechać gdzieś nad morze pociągiem niż w Himalaje, naprawdę. Więc na luzaczku ogarniecie. Tam wszyscy są mili, wszyscy Wam pomogą. Będzie gituwa. Po prostu spełniajcie marzenia, tak jak my. Bądźcie szybkimi podróżnikami. Szybki podróżnik to osoba, która nie odkłada marzeń na później. Tyle, to jest definicja. Bądź szybkim podróżnikiem. Spełniaj marzenia. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku Szybkich Podróży. Cześć! Na koniec bardzo serdecznie dziękujemy patronom Szybkich Podróży, których wsparcie umożliwia nam realizację marzeń i zachęcanie Was do ruszenia na szlak. Dzięki! Jesteście naprawdę wielcy! Jeśli chodzi o loty, to musicie się przygotować na spędzenie 11 godzin w samolocie. Niestety bez dostępu do Wi-Fi, więc warto ze sobą zabrać na przykład książkę albo MP3. Kto nosi teraz MP3? Jak Was zmęczy już ta codzienność, te dobra materialne, to koniecznie musicie pójść do największej świątyni buddyjskiej w Nepalu, prawdopodobnie też jednej z największych w Europie. I tam jest zupełnie. W Europie? Mhm. A nie. Nieważne. La 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 la.